Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Piotrek Parking, a naszego podcastu możecie słuchać również na Spotify. I na Apple Podcast tam w sumie nikt nie słucha, także nieważne, zapraszam do słuchania. Nie trzeba zakładać kostiumu, żeby zostać bohaterem. Pomagać można zawsze i wszędzie, a tej pomocy pilnie potrzebuje 4-letni Filip, który przeszedł już 4 operacje serca. Pomóżmy Filipowi odzyskać beztroskie dzieciństwo i pokażmy naszą siłę. Link do zbiórki znajdziecie w opisie tego odcinka na YouTube. Z góry dziękuję za waszą pomoc. Czarna kawa. Zawsze ją zamawiasz. A ja myślę, czy to miłość. Taki banał. Nietypowa sprawa. Obok ciebie jakoś miło. Niech światła niosą nas. Rozwiewa włosy wiatr. Może to, co mam, podzielę dziś na dwa. Tak. Zostańmy tu do rana. Nie chcę być sama. Znowu wszystko dzisiaj mówi mi, że zostanę tu do rana. W radiu gra Sanach. XD. A ty pachniesz tak jak wiosenny bez. Tak jak wiosenny bez. Proszę pana, jeszcze jedna kawa, a wiem, że już, że to miłość. Taki banał. Mi to odpowiada, czuję bardziej z każdą chwilą. Niech światła niosą nas. Rozwiewa włosy wiatr. Teraz co mam, już dzielić chcę na dwa. I to był kawałek piosenki Julii Żugaj, która brzmi jakby była jakimś raperem. What? I nie wiem dlaczego. To była Julia Żugaj? Tak, to był Julia Żugaj. Bo ja tu usłyszałem co najmniej trzy rzeczy w tekście, które bym przypisał innym ludziom. Okiemu, nie? Na przykład. Albo... Nie, w sensie dosłownie jakby ja, prawie jak cytaty z innych kawałków. No bo to była Julia Żugaj, dlatego... Pamiętasz Jamal Peron? Zostań, no potrzebuję cię tu, to co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, potrzebuję cię tu. A, bo czaisz, bo to jest takie sprytne, że na dwa, nie na pół. No właśnie. Wiesz, ale... Jezu, ile razy ja słyszałem to już, że podzielimy to na pół przez raperów, jak mówili, więc ja mam takie, że... Julia Żugaj, co ty w ogóle gadasz? Dobra, ale panie Czarku, ale kim my w ogóle jesteśmy i w jakim podcaście w ogóle jesteśmy? Ja nie wiem. Ja się z niczego nie wycofuję. Ja też nie. Ja nie wiem, w jakim podcaście jestem. Witam was w 66. odcinku, nie wiem, podcast. 66, nie, 67. Wybaczcie, ja dzisiaj jestem... Jeszcze dwa odcinki, jeszcze dwa. Jeszcze dwa odcinki, widzowie. Jeszcze dwa tygodnie. I MJ będzie nam... Pozdrawiamy tego widza, co odlicza co odcinek. Bez kitu. Ten widz to jest Precious. On Precious, pozdrawiamy cię. Nie, ale tak w ogóle powiem wam, że jest z nami Zbychu Kazacki 97. Siema, to ja, masz pitbula, który wygląda jak jamnik, gibasz się jak lewicowy rezus, zachwycasz się panem Kunta Kinte, marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec puszczasz nam film o facecie w łódce. Jest również z nami Piotrek Parking. Dzień dobry, witam. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co? No i dalej nie mogę, bo jeszcze nie ma 15 minuty. A ja jestem Czarek. I teraz Czarek bym kółcze nie miał ręki. Kółcze. A ja jestem Cezary Butkiewicz, więc Czarek But. Więc witam was w dzisiejszym 67. już prawie jubileuszowym, bo prawie 69, ale no. Ktoś się pyta, dlaczego my tak mówimy o tym 69, dlaczego my tak o tym mówimy, bo jesteśmy niedojrzali i ogólnie kogo, nic więcej od nas nie słyszycie. Kogo nie bawi stosunek ejakulat, niech pierwszy porzuci kamień. Bez kitu. Mojemu ogródecku. Ja myślę, że Julii Żugaj nie bawi. W ogóle nie wiem, co bawi Julię Żugaj. Chyba nic nie bawi. Julia Żugaj, to jest moje zgłoszenie do twojego konkursu. Kolędy z Żugaj. A za to jest moje zgłoszenie do konkursu Julii Żugaj. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
Hej! Ho! Tańczy pragnienie! Hej! Myślałem, że zaśpiewał się. Hej! Zawiruje cały świat! W tak to leciało, komuś to wypadło i właśnie brakujące słowa to było zawiruje cały Słuchajcie, świat. Jest konkurs Julii Żugaj, który polega na tym, że zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa na jej płycie. I pomijając fakt, że dzieci, które brały udział, były wyśmiewane, to jest jedna sprawa. No, to też trzeba mieć trochę niestety świadomość tego, nie? W internecie. No, przykro mi, nie żyjemy w cudownej, pięknej bańce. Czy Julia Żugaj wie o Żugajkach? Jeśli chodzi o komentarze anonimowych użytkowników internet, no to przykro mi. My się nie możemy wypowiadać, bo mamy włączone reklamy, więc się wpisujemy w to, prawda? Tak. Bez pizzy jesteśmy... Dalej bawi. To jest niesamowite, że ja mogłem powiedzieć, no... Anonimowi ludzie piszą przykre rzeczy w internecie. Ale ty też jesteś anonimowy, ty śmieciu! Jak śmiesz nie pokazywać twarzy, jak ja nie pokazuję twarzy? No ale mniejsza. Jeśli chodzi o te komentarze pod filmami tych dzieci, no to w pełni rozumiem bulwersację. Ale później problem zaczął się pojawiać w przypadku niektórych zgłoszeń influencerów, gdzie no ludzie po prostu chcieli się podpiąć pod hajpowozik mały, bo akcja zrobiła się małym wiralem. I jak czytamy od samej Julii Żugaj: nie spodziewaliśmy się, organizując ten konkurs, że ludzie będą tak okrutni i w tak skandaliczny sposób będą komentować te nagrania. Urosło to do ogromnej skali przy dodatkowym wsparciu niektórych influencerów, którzy nagrywając szydercze zgłoszenia nakręcają jeszcze bardziej te spirale hejtu. Czy możemy porozmawiać o tym, jak przykładowo gołci, którzy śpiewają kolędę, zachęcają do tego, żeby hejtować zgłoszenia Żugajek? Ja mam pytanie, czy Julia Żugaj wie o Żugajkach? Byliśmy przekonani, ja mam pytanie, tak, czy Mencen wie o Konfederacji? Byliśmy przekonani, że tak się nie stanie. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy już w przeszłości przypadki twórców budujących kontent na naśmiewaniu się z dzieci i było to mocno potępiane przez branżę. Ta sytuacja jest dla nas ciężka. Nie chcemy odcinać dzieciaków od szansy wygrania konkursu i spełniania marzeń, ale też nie możemy dopuścić do dalszej fali szyderstw i okrutnych komentarzy. Jesteśmy w trakcie szukania jak najlepszego rozwiązania dla tej sytuacji. Okej, okay, Julia Żugaj nie wie o Żugajkach. Julia Żugaj nie wie o Żugajkach, nie? Wiesz co, stary, co było? Jakiś Nitro śpiewał kolędy, czy coś w tym stylu chyba, o ile się nie mylę. Gołci na pewno śpiewali kolędy. Były jeszcze jakieś, no były prześmiewcze te zgłoszenia, nie? Ale nikt, wiesz, nie odpalał nagrywania i Mefedron to szmata, suki nie chce znać. No właśnie, i tego mi brakowało, bo powinni wysłać te piosenki Żugajek typu Juleczka, gdy idzie do góry jednopeczka, Juleczka. Albo jeszcze Julcia. No nie. Nie przypominaj mi o tym. No właśnie, dlatego pytam, czy Julka Żugaj wie o Żugajkach? Chyba nie. No właśnie, chyba nie. Czy dasz mi mgiełkę od Juleczki? Ty to źle napisałaś, to się pisze Julia Żugaj i ja chcę mgiełkę. Ale Julia Żugaj w ogóle ostatnio nie ma chyba specjalnie najlepiej pasy. Bo ostatnio zarzucała Goatsom brak szacunku. Bo nie wiem, Julia Żugaj, kiedy internet? Nie wiem, czy kojarzycie, ale była taka sytuacja, w której Goatsi ogólnie zrobili sobie tą ambasadę i jest to stary dom Teamu X. O!
crossover. Oni przejęli ten dom i w tym domu nadal walają się stare rzeczy drugiej ekipy Teamu X. Czyli wiesz, te wszystkie Moniki Kociołek, Karole Pieszko, Julię Żugajki. No i w tymże domu był taki zostawiony duży kostium kaczuszki należący do Julii Żugaj. O Jezus. I chłopacy znaleźli to i ubrali to na odcinku. O nie, tragiczne, faktycznie. No brak szacunku. Więc Julia Żugaj napisała tak. Cześć, widziałam kawałek odcinka z waszej wyprowadzki. Nikt mnie nie poinformował, że rzeczy firmowe, takie jak maskotka czy ścianki, mają zostać zabrane z domu. Odbiorę je jeszcze dziś. Aczkolwiek chciałabym dać znać, że totalnym brakiem szacunku dla mnie jest korzystanie sobie, dotykanie, ubieranie czegoś, co nie jest waszą własnością. Pamiętajmy, że w domu mieszka jeszcze... Pamiętajmy, że w domu mieszka jeszcze Kuba, który jest moim asystentem i te rzeczy są pod jego opieką. Zabieracie sobie też jego rzeczy bez pytania? Dajcie znać, o której mogę wpaść. Wiecie, co jest najlepsze? Oni na filmie, w którym odpowiadają Julii Żugaj, podchodzą do tego asystenta Kuby i pytają się: ej Kuba, my się ciebie pytaliśmy, czy możemy ubrać ten kostium? A Kuba mówi: no. Mnie nie im poinformowano! Hit. Kuba, wyobraź sobie, Kuba, zesrać się do kogoś o to, że ubiera jakiś twój strój kaczuszki. Nie, ale mnie rozwaliło, mnie nie poinformowano. No bo wiesz, bo jak... Bo jak u kogoś nie mieszkam i on może wynająć moje to mieszkanie, w którym mieszkałem, komuś innemu, to jak on śmie wchodzić do mojego pokoju? Moje rzeczy, które tam zostawiłem, proszę. Moje rzeczy, które tam leżą już od... Od kiedy? Kiedy się skończył Team X2, zaczął się Team X3? No właśnie! To przecież jeszcze Team X3 trochę potrwał, nie? Krócej, bo nikt nie chciał ich oglądać. W ogóle, mały test. Wymień jednego uczestnika Teamu X3. Boxdel, a nie, czekaj. Gówno. Polski Pingwin, nie, też nie. Fagata? Nie, też nie. Konika Mociołek. Jak miał ten... Leksiu? Nie, kurde, też nie. Emilka Kostyk i Kamila Łapa. To jest... Łapa Kamila, łapa. Co ona łapała? Łapa Kamila, robimy łapy dzisiaj. Jedyny film z dużymi wyświetleniami, który się pojawił, kiedy trwał Team X3, to masz tak. Musimy robić wszystko, co usłyszymy. 25 tysięcy wyświetleń. Ojojoj. Zrobiliśmy piosenkę za 100 zł. 21 tysięcy wyświetleń. Ojojoj. Czyli gramy w czółko, zgadnij kim jesteś. 17 tysięcy wyświetleń. Ojojoj. Team X i Natsword, kapitan. 8 milionów. Kamila Łapa. Kamila, no nie są łapę, ma ten Kamil. Ej, ale bez kitu oni nie byli w stanie, to był cud, jak oni przebili 50 tysięcy wyświetleń. Coś pięknego. It's true. A ten film, który akurat zrobił 51 tysięcy wyświetleń, to był film, w którym Natsu była na miniaturce. 204 tysiące wyświetleń to jest piosenka ich. No i film, w którym informują, że to koniec. To jest 353 tysiące, nie? No ale to, wow. nadal są takie wyniki, powiem ci, jak na kanał, który ma 1 milion subskrypcji. No, niekoniecznie. Ale mniejsza. To be honest, everyone was praying under the downfall. Już nie ma co analizować upadku. I nie ma co leżeć kopiącego, słabych dosłownie. Wyników. Ja, kopać leżącego, dokładnie. Projekt Natsu. Ja, oni zaczęli od tego, że robili ten dziwny projekt Team X Las. No okej. Okay. Początek Team X3, Team X3 Move. Ej, wyobraźcie Team sobie, X8. Że druid, że Wardenga, jak będzie w lesie ktoś i założy coś tam, ktoś przyje... Nie wiedziałem, że... Jak tam... Jak się nie wyprowadziłem z tego lasu, teraz... Druid... Chodzi i bierze druid... Wiecie, kiedy oni się wyprowadzali z tego domu? No.
9 kwietnia 2022 roku. Ja nie, bro. Nie. Druid ma brak poszanowania dla cudzej własności. On je te szyszki, które ja zostawiłam. Ja po nie chciałam wrócić. O Jezu, tu mi się kojarzy z tym, nie wiem, czy wam wysyłałem, ale jak koleś wywiesił sobie kartkę rezerwacja grzyba i nad grzybem rosnącym powiesił kartkę i potem i było tam napisane, że w razie potrzeby kontaktu dzwoń i numer telefonu, to koleś mu wysłał, jak te grzyby smaży na patelni i zarąbiste są, bratku, a on odpisał: dzwonię na policję. To brzmi właśnie w ten sposób. Proszę nie wchodzić do mojego lasu, był to wynajmowany las przeze mnie i ekipę Team X3. Zarąbista kaczuszka, mordu. Dzwonię na policję. O, Team X, film. Fame MMA w prawdziwym życiu. To Fame MMA nie jest w prawdziwym życiu? Nie. Spójrz na Ferrariego i powiedz mi, że to jest prawdziwe życie. Bez kitu. Ej, wyobraźcie sobie, co się zaraz stanie. W sensie, bo ten Darolew będzie walczył z tym Piotrem Liskiem. Oj, Darolew. On będzie. Darolwiał, kurde. Już widzę te TikToki, jak Darolew nagrywa. Co mówi lis? Nic. Co mówi lew? Jak ten TikTok był, gdzie powodzenia na walce. Tobie też. Tak? Jezu, czemu te ich klipy wyglądają tak samo? To jest niesamowite. Jest ten, jakiś ten kawałek, ten Team X, ten, co zrobił 200 koła. Aha. Stać mnie na więcej się nazywa i w ogóle na oni, pewno. Oni nagrywają przed tym domem X, on już w ogóle na tym nagraniu jest taki strasznie zarośnięty, już wygląda prawie jak opuszczony. W domie X, a tam w oknie Boxdel stoi, bak. Ktoś nawet napisał: piękne chwasty przed domem, niczym opuszczony. Ale typowy klip Teamu X, podjeżdża fura pod dom Teamu X. I ktoś z niej wychodzi. A później nawijają w domu. Wyobraź sobie, że potem do domu Teamu X przyjeżdża para Maxil i nagrywa odcinek: przyjechałem do opuszczonego domu. Oj, bez kitu, nie? A potem ten Dawid Trzech: nigdy nie przychodź do opuszczonego domu Teamu X o 3 w nocy. Kiedy powiesz 3 razy: kaczuszka, 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 Julia Żugaj pojawi się z żugajkami. Staj przed lustrem i 3 razy powiedz: Julia Żugaj, do lustra. I ona ci da mgiełkę wtedy. Nigdy nie mów o 3 w nocy: Julia Żugaj, 3 razy, bo zacznie ci śpiewać kolędę. Na konkurs? Ty, ale to mnie rozwala, jakby, wiesz... odsuwając to, czy ktoś wie, jak działa internet, będąc influencerem, bo to też jest zabawny temat sam w sobie, ale konkurs, to był konkurs na TikToku, nie? Tak. Wcale to nie jest platforma, gdzie jednym z większych memów swojego czasu było, że typiara dała ten Open Verse Challenge i największym hitem stało się Fortnite Battle Pass. To wcale nie jest, wiesz, ta platforma. Stary, organizujesz coś takiego na TikToku, nie? No. W ogóle jesteś influencerem już, jakby nie od wczoraj. To jest najgorszy sort człowieka, no wyobraź sobie, że jesteś influencerem. Wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, ta strzałka z past, jesteś influencerem i następna, it's over. Słuchaj, ale no jesteś w internecie nie od wczoraj, tak? Tworzysz w internecie nie od wczoraj, wiesz, jak to wygląda. Wiesz, że są wiesz, że są ludzie, którzy komentują w przeróżny sposób i potrafią być okrutni, a piszesz coś w stylu: urosła to do ogromnej skali, nie spodziewaliśmy się, organizując ten konkurs, że ludzie będą tak okrutni. Nie spodziewaliśmy się. Nikt się nie domyślał, żaden. Nikt.
Polecam film Internet Historian na temat ankiet w internecie. Właściwie to miał dwa. No, bo pierwsza część to było Any Poll za Goal, a następna część to było Very Serious Business. I właśnie tam było o takich ankietach w internecie i było o tym, że na przykład Taylor Swift zrobiła taki konkurs, że zagra w jednej ze szkół. Dowolna szkoła w całej Ameryce, gdzie mogą wysłać Taylor, żeby zagrała koncert swoim fanom. I wysłali ją do szkoły dla głuchoniemych. Bro, jak Pitbull miał gdzieś zagrać tak, jakimś Hallmarcie, to wysłali na Alaskę! Tak? Tak się go wysłali jakoś totalnie. Pizdu. Tak, o tym też było w odcinku, Ale żeby było śmieszniej, Pitbull jakoś z tego wybrał, że wiesz, jakieś wholesome tam, wiesz, kampanie nie, z tego Pitbull zrobił. Jest, no. Pitbull jest zajebisty, ale... Tak, było jeszcze... No, Taylor Swift. No. No to właśnie Any Poll za Goal. It's very serious business. Tak, jeszcze było coś, że spotkanie z jakimś największym fanem, to wygrał koleś, który, no widać, że jakiś creep z internetu, tylko dlatego, że 4chan uznał, że to śmieszne. Co jeszcze było? A, to wszyscy muszą pamiętać, na pewno chłopaki to pamiętacie, jak był konkurs, w jakim kraju Bieber powinien zagrać koncert. Czy to był Irak? Coś w tym stylu? Korea Północna. Bo idioci dali wszystkie kraje. Wyobraź sobie, że Bieber pulls up. I to jak jest, tam jest Pjongczang, czy tam jest... Pjongjang, tam są podobne. No. Pjongjang, no właśnie. He pulls up in Pjongjang. I tam wszyscy płaczą, panie Bieber, zabierz nas z powrotem do tej Kanady, on. No, no, habla ingle. A on mówi, Squid Game. On, yo, is that, czekaj, jak ona była? Squid Game. Boże, to jest Chris Tindera, yo. Oni tak, please, Mr. Bieber, take me to Canada. Yo, is that Jungkyun Ho-yeon from Squid Game? Jung Ho-yeon from Squid Game? To jest ten Chris Tindera, że... You look so Asian, that's because I am. Squid Game. Bro. Jeszcze te dwie fire emoji. Squid Game. Jezus. Także no, Juleczka clueless. Nie wie ani jak działa internet, ani kim są żugajki. Julka 2027 rok dowiedział się, jest ten żugajek. Niepopularna opinia, takie rzeczy najlepiej rozwiązuje Epic. Epic Games w sensie. Pamiętam, był kiedyś konkurs Boogie Down Challenge w Fortnite i polegał na tym, że musiałeś nagrać jakąś choreografię i potem był konkurs i kto wymyślił najfajniejszą choreografię i potem przeszedł do finału i został wylosowany ten, chyba w głosowaniu, to jego taniec zostanie oficjalną emotką Fortnite, no nie? Która tam będzie za darmo, jeżeli coś tam zrobisz. Chyba podwójna weryfikacja wtedy wchodziła akurat. W każdym razie był ten konkurs i zgłosił się dzieciak, który nie puścił żadnej muzyki i po prostu się gibał w swoim pokoju. Bez muzyki, bo machał łapami i się kręcił w kółko. To ludziom się to tak spodobało, że był hashtag właśnie Orange Shirt Kid, bo to było jedyne, z czego go ludzie kojarzyli, że to ten dzieciak w pomarańczowej koszulce. I potem do Fortnite trafiła emotka Orange Justice. O Boże. Baza. Na pewno widzieliście tego dzieciaka, na pewno. Aż poszukam, na pewno będzie z tego gif. Orange shirt. Please, błagam. Orange shirt kid. Jest! To ten dzieciak. Aha. O tak! Tak! Jezu. To ja nawet widziałem na ten... Na hip-hop nigdy stop label masz tego...
Alana, jeden no. teledysk zrobiony z zapętlonego tego tańca. Tak, tak. No i wszyscy mieli bekę z tego dzieciaka, a potem zrobiono z niego oficjalną emotkę do karnetu. I się nazywa Orange Justice. No bo ty, no kurwa, młody wygina jak ta lala, nie? Naprawdę. Wiesz, młody daje radę. Nie, bo ten filmik był śmieszny tylko dlatego, że nie leciała żadna muzyka, więc wiesz... A druga rzecz jest taka, że słychać aż jak się sapie, no nie? Że this is my dance for Fortnite Boogie Down Challenge. I on to robi i słychać tylko... Ale zajebisty, naprawdę, nie? Naprawdę. Nie, ale, ale ładnie się gibie. No. Czysty. Rozwadzę się z tobą. Moja najwyższa reakcja. Naprawdę. Jeszcze zauważyłem, że ten taniec... Słuchaj, Czaro, jak dasz radę wstawić klip z tego, nie? A nie, czekaj, ja w sumie montuję ty teraz. Możesz, no. No, bo jeszcze ten... Ja mam maszyna, ja muszę się pochwalić. Ja mam maszyna. Piotrek Parking, nowa jakość, nowy komputer. Komputer! A nie laptop śmierdzący, jebiący, co tam leży teraz w kącie. Była i płaczę, wyprzedaż, że go zostawiłem. Była wyprzedaż, NASA się pozbywało starych komputerów, Piotrek się załapał. Nie, ale spokojnie, tak, była promocja. Dajcie mi kilka miesięcy, ja też będę miał. Była promocja po prostu. Predatorek, który jest za 9 koła normalnie. Albo za 8 na komputerniku. Za 6700 był do wyłapania w RTV Euro AGD, więc Piotrula wziął na raty. I 7 GeForce RTX 3070, SSD, dysk, co też jest mega, tutaj robi robotę. No 1 TB. Słuchajcie, tak, 1 TB, 16 giga RAM-u i słuchajcie, naprawdę, nie? To jest dla mnie niesamowite. To powinno być w pełni normalne, a ja cieszę się z tego, że ja nie mam braku odpowiedzi na pulpicie. No. Eksplorator Windows nie odpowiada. Podziękuj górnikom od kryptowalut. To przez nich normalne komputery stały się jakimś dziwnym rarytasem. No ale stary, nie? Ja się cieszę z tego, że ja w Sony Vegasie mogę na podglądzie oglądać w Full HD. Jezus. W końcu mam normalne wersje programów, a nie... Z czasów Sony Windows Vegas Movie Makera. No, Windows Sony Movie Maker. Vegas 5. Piotrek Parking montował w Sony Vegas 5, tam z wersji z 2004 roku. Nie, akurat montowałem w 12. Ale no. Teraz mam ten, Vegasa 19 i jeszcze sobie pobrałem DaVinci. Bo ja mogę! Nawet, bo ja mogę! Ja nawet nie wiedziałem, że jest tyle Vegasów, bo się zatrzymałem na 13, nie? Zobaczyłem raz 14, zobaczyłem ten interfejs, powiedziałem nie. Jakby, widzowie, słuchajcie, ja naprawdę w pewnym momencie musiałem ten audio nagrywać w OBS-ie, bo mi Audacity nie ogarniało. No. No mi w połowie nagrywania potrafiło wywalić, też potrafiło wywalić ten brak odpowiedzi, nie? To ten odcinek, gdzie jest ta przerwa techniczna i no. No przykładowo. Nie, albo nagle, wiesz, zawieszał tak, się że... cały program i po prostu w pewnym momencie przestał mi nagrywać. Tego OBS-a też musiałeś rozgrzać, bo na początku był lag po włączeniu. Tak, u Piotrka było tak źle, że w pewnym momencie na przykład ja myślałem, że o, audio spoko sobie działa i nagle był lag sekundowy i trzeba było to naprawiać. No, jakby u Piotrka ten randomowo przycinało audio... Przesuwał się. No potrafiło. No i ten, i potem była taka rutynka, że jak się zgadujemy, to zawsze jest właśnie tak, że spisujemy tematy, trochę pitu-pitu na ten temat, żeby wszyscy byli w temacie, żebyśmy mieli o czym gadać. I potem jest tak, dobra, próba mikrofonu i tylko leci tekst, Piotrek rozgrzewaj OBS. Tak, bo na początku zawsze jak odpalamy nagrywanie, standardowo na 3-4, 3-4, puszczamy, bang, bang, bang i słyszę tylko 1, 2, 3, 4 i ja nagle mówię 1, 2 gdzieś po 4 sekundzie, bo jak kliknąłem rozpocznij nagrywanie, to on pomyślał tak z 3-4 sekundy i dopiero zaczął. Ja muszę ogarnąć, jaki program gdzieś widziałem, bo jest jakiś program głównie używany przez aktorów dubbingowych, gdzie się synchronizuje audio samo przez internet, nie? Bro is the thinker.
Bro, you're not the thinker! Bro, what are you doing? You're not the thinker! No Boże. Aha, ja no. tego dzieciaka sobie zapiszę tak gdzieś plus minus. No, no. Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass. Put it on my PC, cause I need to get a Fortnite Battle Pass. Śmiałem się. Ale z jestem, tego, jest, jestem mega zadowolony, jestem. Nie? To jest naprawdę spore przejście, jak na taką maszynę z i7-ką, z RTX-em i z dyskiem SSD przechodzisz z laptopa, który miał i5-kę, też GeForce'a GTX-a, ale GTX jest gorszy od RTX-a. No. I dysk HDD przede wszystkim, nie? No. Ja nie wiem, ile on mógł mieć RAMu, ten laptop, nie pamiętam, no ale... Z 3,5? Z 8 przy dobrych wiatrach, może. No, 8 to jest teraz taki chyba industry standard. Że mniej chyba i tak się nawet nie da znaleźć. No. Naprawdę, tak jak Zbychu mówił, ja się czuję, jakbym z wyprzedaży wyłapał komputer od NASA. No. Ja się wczoraj prawie bym popłakał przed tym komputerem, jak go odpalałem. O Jezu, człowieku, przecież tobie pójdzie Fortnite z pełnymi teksturami. Daj się garnąć. Stary, jak to jest mieć komputer z taką specyfikacją, z takimi bebechami, a pierwsza gra, którą odpalasz, to jest Kagurek Kaorun do druga, bo ale akurat jest... na Steamie ci się wyświetlił. Ale to ja słyszałem, że to jest taka typowa chłopska rzecz, że znajdujesz taką grę, którą trzymasz za standard, jak najniżej ma śmigać twój komputer i ty na tej podstawie sprawdzasz, czy jest dobrze. I... Ja mogę potwierdzić, też tak robię. Zawsze jak jest nowy komp, pierwsze co to odpalam Minecraft i się bawię renderem. Stary, ja teraz odpaliłem Steama i on mi się odpalił w sekundę. Wiesz, że nawet Steam mi lagował na tamtym kurwa laptopie? Stary, ja mam... Steam nie chciał mi się odpalić na laptopie, rozumiesz to kurwa, a co dopiero gry? Ja mam mi Minecraft lagował do kurwy nędzy. Ja mam powyłączane wszystkie startupy, żeby mi się komputer nie ładował przez 15 minut, nie? Ty, paradoksalnie ja najwięcej zżera Spotify. Ja nawet Cyberpunka mógłbym tutaj odpalić chyba na spokojności. Chociaż nie wiem, jakie Cyberpunk ma wymagania. Pewnie spore. O, spore też ja mogę w ogóle... odpalić, to też fakt. Bo jakie ty masz te jak to się nazywa, Jezu, kartę graficzną? GeForce RTX 3070. A, bo ja pamiętam, że jak chciałem składać kompa, to ja w ogóle jeszcze chciałem więcej za niego zapłacić. No ale na razie to ja kota w ogóle kupuję, więc jeszcze miałem inne wydatki. I konfiguracja... Tak, ten komp trochę sobie czeka. Ej, ty! Kurwa, poszedłby mi na łatwości. Konfiguracja minimalna to jest ten. Intel Core i5, 8 giga RAMu. No ta gra wyszła jakiś czas temu, więc... GeForce nie... GTX. Ta gra już wyszła jakiś czas temu, stary. Więc to nie jest jakiś pik, jeśli chodzi o ten, o to, jak to ma śmigać, nie? No a na zaleconych to masz i7, 12 giga RAMu. Plus wiesz, łatali tą grę przez 3 lata. Też GTX. Fajnie, że tak przeszliśmy od żugajki do GTX-a, nie? Czy tam... RTX-a, no. Specyfikacji. No ale ktoś tak musi jest, podać no. specyfikację Moniki Kociołek, bo tam się system przegrzewa znowu. Zdecydowanie. Monika Kociołek zamawia jedzenie nie pod ten adres i później płacze, że sąsiedzi na nią krzyżą. Nie, bo sytuacja tam z tego, co ona mówiła, wyglądała tak, że tam się dostawca pomylił. I ja rozumiem, że no, sąsiad chuj, że krzyczy, się przypierdala. No, też bez sensu się srać o takie rzeczy. Aczkolwiek, no, to jest przykre w momencie, w którym ty jedyne, co potrafisz zrobić, to nagrać instastory, popłakać się i swoim wszystkim obserwującym powiedzieć, że zwracam się do was, bo nie mam przyjaciół. No ciekawe dlaczego. Mój sąsiad napędza spiralę hejtu w internecie.
sąsiad, kogo my tu mamy? Nie jest to jakaś mega odklejka, nie? Ani coś szkodliwego, no ale... Ale beka. Kurde, Moniczka. Ty sobie ani trochę nie pomagasz, naprawdę. Ale rób tak więcej, żebyśmy mieli o czym gadać. Naprawdę mamy o wiele więcej tematów niż Monika Kociołek. Nie, wiadomo, ale zawsze jak się pojawia, to mnie to bawi akurat. W ogóle odnośnie takich ludzi chujów, kurwa. Wczoraj akurat mieliśmy duże szczęście w nieszczęściu. Ogólnie to ja powiem wam, że wczoraj, kurwa, byłem akurat, nie wiem jak to określić, ale byłem jakby ofiarą wypadku, w sensie, bo było tak, że byłem na działce z moją dziewczyną i jakby jej rodzice, ogólnie byłem na działce jej dziadków, nie? I no. Wracaliśmy, już byliśmy na rowerach, kurwa. I pojechaliśmy na lody i... Nie, autem wracaliśmy i ten... no nie, i byliśmy dosłownie na zjeździe, już mieliśmy zjechać i być praktycznie w domu za 3 minuty. No i była sytuacja, gdzie nagle... Jedna, druga taryfa tak stanęła, że my nawet nie byliśmy w stanie zareagować, tylko wyhamowała. Praktycznie ona wyhamowała od razu i byliśmy chyba 10 centymetrów od tej taryfy i nagle jeb. Ktoś w nas wjechał. I normalnie mieliśmy tył skasowany, tak nie jakoś mocno, ale był, i przód skasowany. Tak trochę. No i wczoraj akurat ten gość, który to zrobił, no był spoko. I tak właśnie jak akurat wracałem już Uberem, bo czekaliśmy ponad 3 godziny, chyba 4 godziny zajęło, żeby wszystko było ogarnięte, bo oczywiście drogówka, no super. Zwłaszcza o tej godzinie w Warszawie. Tak. No i jadę Uberem, czy tam Boltem, i kierowca jakoś pomylił, bo mu pokazała źle ta nawigacja, czy jakoś tak dziwnie pokazywała. Kurwa, widzisz tą nawigację, my tam, ale dobra, kilometr to... On tak się wkurwił. Nie wiem. No ale wyobraźcie sobie, jakbym zareagował, co pan odpierdala, jeszcze po tym szczególnie wypadku, nie? Jakby nie wiem, ja po wypadku czekam 3 godziny, a potem jeszcze się wyżywam, kurwa, na biednym kierowcy Bolta. To stłoczka. Nagrywam Instastory, że zaczyna spiralę hejtu. No nie. Relacje możecie zobaczyć na Instagramie Czarek Boot Official. Nikt nie ucierpiał, stłuczka to najważniejsze. Ta, no, moja dziewczyna się mocno zestresowała, że to była jej wina czy coś, ale ten gościu, który jakby wjechał w nas, dostał 1100 zł kary, znaczy mandatu i 10 punktów karnych. No bo 4 auta były i policja mówi, ja niżej nie mogę zejść, ja niżej. 4? 4 auta były łącznie. O Jezu, a ja zrozumiałem, że 3, jak mówiłeś wczoraj. Boże. 4, no ja przecież wysyłałem nagranie. Na początku jeszcze było jedno auto. A, dobra, to nie doliczyłem się jego. Boże. Najdelikatniejszy wypadek na drodze w Warszawie, słowo daję. Nie, ale najbardziej rozjebana akcja była taka, że gościu, który nas wjechał, też był blisko domu, nie? No Boże. I jeszcze jeden kierowca, to był Ukrainiec, który mieszka tu od 4 lat i jest niemy. On jest niemy, to skąd dosłownie wiesz, nie miał... Ukrainie? Bo była... Wiesz dlaczego? Bo ja się... No nie, bo się go nie, spytaliśmy, no domyślam nie? się, domyślam się. On też napisał na mnie. I też była tłumaczka z tego, z ukraińskiego tam, z migowego ukraińskiego na polski, nie? No wiem, domyślam się, ale... No masakra, szczerze wam powiem, że ja wczoraj wróciłem do domu i w szoku i zjadłem 200 gramów pistacji, powiedziałem nie, mam dość. Nie no, domyślam się, bo to po prostu się zaśmiałem, bo dzisiaj na Twitterze widziałem, jak ktoś tam pisze, że no, raz byłem prawie ofiarą wypadku, jacyś tam Irlandczycy jechali i chcieli chyba dla beki potrącić mnie i moją żonę, moja żona była w szoku, coś tam jeszcze przez jakiś czas się gapili na nas i się podśmiechiwali i pierwsza odpowiedź, skąd wiesz, że Irlandczycy? Bez hitu fair point. Nie no, bo to jakiś z Wielkiej Brytanii, więc pewnie po blachach poznał. No, na pewno. No, ale styl rozbawiło. Skąd wiesz, że Irlandczycy? Nie no, ale powiem wam szczerze, że jak jesteś w takiej sytuacji, to... Nie no, masakra, nie? Jakby...
Szczerze to dobrze, że naprawdę się nic nie stało, no bo jakby my wyhamowaliśmy i ktoś nas wjechał i to było naprawdę mocne jakby uderzenie, mimo tego, że było, nie wiem, gościu 20 na godzinę może nas uderzył, czy nawet 10, bo ledwo prawie wyhamował, no ale no ogólnie nie polecam, szczerze mówiąc. Najgorsze, co się stało, to jakiś siniak, nie? No. O! Ciekawostka. Taka dosyć istotna, szczególnie ostatnio. Myślałem, że no gdzie mi tu lecisz, ty chuju jeden? Co? No samolot mi napierdala, widzę jak się dźwięk podniósł w Audacity. Myślałem, że mojego psa usłyszałeś. Ja myślałem, że Piotr zemotował. Naprawdę. Ciekawostka. Taka dosyć istotna, szczególnie w ostatnim czasie, patrząc na to, co się dzieje u nas w PZPN-ie. Polscy siatkarze po 14 latach ponownie mistrzami Europy. Wygraliśmy z Włochami w finale. Ucz się, Robercik, tak się to robi, a nie... Elegancko, mam nadzieję, że dostaną w chuj hajsiwa. Niestety nie ma takiej szansy, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby dostali tyle hajsu, co na przykład dostaje nasza reprezentacja w piłce nożnej po tym gównianym wystąpieniu na eliminacjach do Euro. Fyry, jebać was, piłkarze. Ostatnio gadaliśmy o tym, co się wydarzyło na meczu z Wyspami Owczymi. W dzisiejszym odcinku... Przejebaliśmy z Albanią. W dzisiejszym odcinku jesteśmy po meczu z Albanią. Jakby fajnie, że wygraliśmy z Wyspami Owczymi, nie? Z ludźmi, którzy na co dzień na przykład są elektrykami, opiekunami w świetlicy szkolnej. Zajebiście, Polacy, naprawdę GG. Reprezentacja Andory chyba ma tak samo, nie? Reprezentacja Andory też grają chyba takie casuale totalne, nie? Nie wiem nawet, nie, wiesz? Nie, gdzieś nie, jeszcze to San Marino. Taki... O, dobra, dzięki, właśnie. Tego Andory szukają. Nie, San Marino. Nie wiem, Andora mi się skojarzyła, bo to też takie malutkie miasteczko, które się nazywa państwem. Słuchaj, jest jeszcze rewanżowy mecz z Wyspami Owczymi, nie? O Jezus. Bo w eliminacjach... Mecz o honor. W eliminacjach po dwa mecze, nie? Aha. Są grane, więc no pytanie, czy będziemy w stanie... utrzymać ten poziom, kurwa. Bo 2-0, tak? Jeden gol z karnego, drugi gol też strzelony przez Robercika, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pierwsza połowa wyglądała tak, że walili nam cepy na bramkę, nie? Słuchaj, Szczęsny tam już w pierwszej połowie musiał się pocić. Z Wyspami Owczymi. No, cytując pewien wpis, Robert Lewandowski siedzi zamyślony w salonie i wali wódę. Co tam, stary? Podchodzi do niego Krychowiak i siada obok. Skąd ten smutek i zwątpienie? Wszystko jest nie tak, zaczyna Robert, ocierając łzy. Inni strzelają gole, podczas gdy ja stoję z boku i mogę się tylko przyglądać, a na dodatek ten latynoski trener... No, wiem, mnie też dobił ten mecz z Albanią. Co? O czym... A, tak, jeszcze ten mecz do tego wszystkiego. Tak, w ogóle wspomniałeś o Krychowiaku i o Santosie. No. To jest ciekawa sprawa. Santos out już. To jest ciekawa sprawa, bo no Santos został już zwolniony i ja się... Słuchajcie, zamiast zwalniać kolejnego selekcjonera, może zacznijmy się... Rozpierdolmy PZPN. Może zacznijmy się zastanawiać nad tym, czy nie powinno się wypierdolić z tego składu paru piłkarzy, jak na przykład wspomniany Grzegorz Krychowiak, który wywraca się o własne nogi. A może by tak zlikwidować PZPN? Kojarzycie ten taki dźwięk na TikToku? Krychowiak! Tak. Ja sobie przeglądałem TikToki. Tak. Ja przeglądałem sobie TikToki z tym dźwiękiem. I kurwa, te wszystkie wstawki z nim. No przecież to jest dramat. On naprawdę albo nie jest w stanie przyjąć piłki, albo wywraca się o własne nogi. Biega bez celu po boisku, albo to jest lepsze, nie? Ktoś podaje mu piłkę, on tak wolniutko do niej podbiega. Wolniutko
oddaje tą piłkę osobie, która mu ją podała, patrzy się przez 2 sekundy i znowu biegnie w inną stronę, tak powolutku, takim truchcikiem mini. No kurwa, stary, nie? I to jest pytanie, czy problem jest w tym, jakiego mamy selekcjonera, czy problem jest w tym, jakich mamy, kurwa, piłkarzy. Bo co ma zrobić selekcjoner z takimi postaciami jak Grzegorz Krychowiak? Kiedy ostatni raz mieliśmy selekcjonera, który wytrzymał na swojej pozycji minimum rok? Tak długo? No. W sensie to już jakieś 5 kadencji jest w PZPN-ie. Naprawdę. No, w PZPN-ie 5 kadencji. Rok? You said... Najman w ogóle nagrał film, że on chce zostać selekcjonerem reprezentacji polskiej. W sumie co ja mówię? Rok, to jak przecież... No mówię, no, czasami jak tak... Wiecie, ja mówię z perspektywy gościa, który nie ogląda piłki nożnej, ma totalnie w chuju ten sport, no nie? Aż tak przeleciał ten chuj, tak chiuju, ale w każdym razie, ten, z takiej perspektywy tego gościa, to się ciągle dowiaduję, że jest jakiś nowy trener, nowy selekcjoner, ja jedno nazwisko zapamiętam, to już je muszę zapomnieć. To jest ta jedna dziewczyna, która zmienia chłopaków co 3 miesiące i się pytasz, który to... Naprawdę, jaki jest body count polskiej reprezentacji? To jest tak, jak tam z Mariuszem? Nie, z Mariuszem już nie jestem, jestem teraz z Krzyśkiem. Jakim Krzyśkiem? No tym. Co? No. Jak to, nie słyszałeś? I potem łapiesz się z nią tydzień później, no to jak tam ten Krzysiek? Ja już nie jestem z Krzyśkiem. Ale no nie, słuchajcie, wiecie, bo... Ja to już dawno, ja od tygodnia nie jestem z Krzyśkiem. Mecz z Albanią to było jakieś chore nieporozumienie i teraz jedna sprawa. Bo tak jak ale nawijał... Ale nie, wiesz co, ja tak co, jak nawijał, tak jak nawijał Tako... Wszyscy nas kochają, kiedy wygrywamy, nienawidzą, gdy przytrafi się Senegal. To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, bo można przegrać z klasą, nie zawsze trzeba wygrywać i to nie znaczy, że nagle trzeba jebać po tych ludziach, bo przegrali. Tylko jak na reprezentację, poziom, który prezentujemy, to nawet nie jest przegrana. To nie jest już tylko przegrana, to jest patologia. Ty wiesz co, ale wtedy Tako to nawijał, bo jakby był lepszy poziom wtedy. Był ten czas, kiedy 2016, kiedy byliśmy w piku i graliśmy z wygranym Euro, tak, jak to równy był, z równym. To był nasz pik, my cisnęliśmy bardzo ładnie mecze, zajebiście nam szło no i potknęliśmy się na Senegalu. I wtedy faktycznie ten hejt był nieuzasadniony, ludzie się zesrali bez powodu, bo ten mecz nie był zły. Ja to mówię w odniesieniu do tego, co jest teraz. Mhm. Ty, ale wiesz co, pamiętam, chwilę widziałem takiego tweeta, to było tak, Zboniek mówi, no, teraz wszyscy tęsknią za Brzęczkiem, najwięcej wygranych, najmniej przegranych, coś tam, jak ktoś mu odpisał, ale pan go zwolnił. Ty także. Jebać PZPN. Tak. PZPN. PZPN. Jebać PZPN. Ja to ogółem PZ jebie, także. Z PZPN-em jeszcze była ta akcja, co były te wejściówki na stadion, nie? Na mecz. Ktoś kojarzy, pamięta tą akcję, bo ja to teraz rzuciłem absolutnie nie pamiętając, o co chodzi. Chciałeś zapytać, czy Czarek pamięta tę akcję? Nie, ja nie pamiętam żadnej akcji. Boże, ale nie, szczerze, tak jak mówiłem, patałachy jebane, to nie ma co tutaj udawać, no. Jeszcze jak w 2016 graliśmy jakiś poziom, wiesz, nawet w tym 2018 nie było tak źle, to teraz to jest tragedia, jak kurwa Krychowiak, to jest ta jedna dziewczyna, która miała pik 7 lat temu i teraz wszyscy kurwa nadal o niej gadają. Mhm. I ona nadal jest w tym składzie, kurwa, ja nie wiem, jakim cudze nie mamy lepszych piłkarzy, czy jakby nie można postawić na młodych, nawet młodym dać się ograć, tylko kurwa cały czas tej pierdolnej patałasze. Nie, najwyżej nie można, wiem, jakby... zrobić transfer z kraju na drugim końcu Europy, nie? To jest jedyne rozwiązanie. Ja mniej więcej widzę polską piłkę tak jak polski e-sport w CS-ie, że jest co chwila jakaś nowa drużyna z tymi samymi zawodnikami i się zastanawiasz, czemu jest znowu chujowo. Partię Korwina Bilajk. Wiesz, dosłownie, tylko co chwila jakaś polska organizacja o, typu... Mam. I tak...
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej miał przekazać bilety na mecz Polska Wyspy Owcze dzieciom z lokalnych klubów. Ale gdy padły obietnice i już się tym publicznie pochwalono, wyjściówki się rozpłynęły. MZPN obiecał bilety, których nie ma, poinformował serwis meczyk.pl na godzinę przed rozpoczęciem meczu biało-czerwonych na PGE Narodowym w ramach eliminacji Euro 2024. Sporo biletów trafiło do lokalnych klubów z Mazowsza. Kto razem z nami na stadionie będzie wspierał polską reprezentację? Można przeczytać na Facebooku. Chodziło o to, że oni wszyscy z tymi dzieciakami już byli pod stadionem i wtedy się okazało, że nie mogą wejść, bo nie ma miejsc. Generalnie to obiecano im miejsca, ale pod stadionem się dowiedzieli, a coś się zepsuło i nie było mnie słychać, dlatego powtórzę jeszcze raz. Wyobraź sobie, że PZPN mógł jeszcze chujowej się zachować ogólnie. No, także... W mailu od MZPN była informacja o przydzieleniu 30 biletów dla nas, podkreślam, o przyznaniu biletów. Do wczoraj był kontakt z państwem i zapewnialiście, że bilety będą, drukują się, a dziś głuchy telefon. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat, nie? Wyobraź sobie, że jesteś takim 7-letnim brzdącem, myślisz, że wejdziesz na stadion na mecz reprezentacji? I chuj. Stary, ja pamiętam, jak mój ojciec mnie kiedyś zabrał na meczek, byłem młody, miałem z 12 lat, graliśmy z Francją i jeszcze przegraliśmy przez samobuja i ja miałem takie XZ, to po co mnie zabierałeś? Musisz nauczyć się życia, młody. Musisz do tego przywyknąć. Musisz wiedzieć, że nie ma co na te kurwy liczyć już od małego. Baza. Nie wiem, szczerze to jak tak patrzę naprawdę na tę piłkę nożną, to ja mam takie wrażenie, jakby oni biegali i za każdym razem jak podają piłkę, to jest Generalnie fajnie by było, gdyby o zwycięstwie naszej reprezentacji w siatkówce na Mistrzostwach Europy mówiono tak głośno, jak o tym, że dostaliśmy w pierdol od Albanii. No, ja tak sobie ostatnio myślałem właśnie, bo tak w tym rapie mi się nudzi ostatnio, nic się nie dzieje. I tak myślę, że ale to musi być smutne być Psycho na przykład takiego Japsona i tak czekać na dobry album i dostawać to gówno co zawsze, ale z drugiej strony zawsze mogłeś być fanem piłki nożnej. Swear to God, kurwa, swear to God. Ej, wyobraź, ej, w sumie, wiesz co jest najbardziej przykra osoba na świecie, to jest... Słuchać polskiego rapu? Fan piłki nożnej? Piłki nożnej? I grasz Lola. Dokładnie. Grasz Lola? To jest trio przegrywu. To jest... Nie ma dla ciebie już po prostu miejsca. Naprawdę. Życie się już skończyło. To już nie ma. To już jest game over. To... Wszystko byłoby inne, gdybym nie był przyjebany, ja wiem. Przychodzi do ciebie mama, patrzy na to, co masz w pokoju i mówi... Na. Tylko macha ręką, nic nie mówi, wychodzi. O! A, i jeszcze powinieneś być modem Discorda, to, tak. To jest w ogóle... Jest... I redditorem! Ostatnie stadium. Am I the asshole? Zapowiedzenie mojemu koledze, z którym gram w Lola, że... Nasza reprezentacja nie jest taka zła? O, oh God. Jak przegrać życie w czterech prostych krokach? Siatkarze otrzymali czek na 500 tysięcy euro. Brawo, polscy siatkarze. Brawo polskie siatkarze. Siatkarki też. Brawo. Naprawdę fajnie, że... Odratowaliście nas wizerunkowo z gówna, w jakim próbuje nas zakopać reprezentacja piłki nożnej. Znaczy odratowali, oni robią to samo co zawsze, wchodzą, orają i wychodzą, więc... Tak, no. Chodzi mi o to, że wiesz, to tak się złożyło w czasie, że z jednej strony masz informację o tym, że Krychowiak przewraca się o własne nogi w meczu z Wyspami Owczymi, a
przynajmniej przedkarze nasi, jak zwykle, weszli, zaorali. Wniosek jest prosty. Eliminacji do... Słuchajcie, bo to też, gdyby na przykład siatkarze nasi przegrali, tak? No. To nie ma znaczenia. Oni reprezentują jakiś poziom. Są na naprawdę pułapie zajebistych umiejętności. Widać, ale, że dają z siebie wszystko. Nawet jakby ale nawet jakby przegrali i dali z siebie wszystko, no tak, to kurwa okej, okay, no. Oczywiście, no, że a tak. A nie tak jak piłkarze, nawet gdy, kurwa, jebane, pierdolone patałaki. Nawet gdy przegrali, patałaki, słuchaj, kurwa. Wygrywamy razem, przegrywamy razem. Jeśli jesteście w stanie coś pokazać i faktycznie wkładacie w to serducho, zajebiście. Poza tym przegrać wyżej od ćwierćfinału czy półfinału to naprawdę nie jest porażka, nie? No więc, tak. No. A my, kurwa, jebanych eliminacji nie jesteśmy w stanie. No, jak my jesteśmy na tym etapie, że teraz będzie walka o to, czy my w ogóle z eliminacji wyjdziemy. Kiedyś no. To się Polak martwił, czy my z grupy wyjdziemy. Tak, nie? Jakby, naprawdę, mój wniosek wyciągam prosty, mianowicie wszystkie ważne inne wydarzenia sportowe muszą się cały czas notorycznie pokrywać właśnie z takimi rzeczami, jak eliminacje, jak właśnie pierwsze mecze w grupie, bo żeby coraz więcej właśnie kibiców widziało, że wiesz, że kiedy my dostajemy bezlitośnie w pizdę w piłce nożnej, to w innym sporcie nam idzie całkiem dobrze, żeby wiesz, tak zaczęły jakieś tam trybiki zgrzytać, żeby jakaś lampka się zaświeciła, że może po prostu akurat najchujowszy ze sportu wygląda. Swear to God, nie, kurwa, nie, naprawdę. Nie. Najchujowszy dla naszego kraju. No. Whatever, dla mnie to jedno i to samo. Nie będę z wami chodzić drugi raz w tę dyskusję. Dobrze, w porządku. Baw się dobrze. Let's go. Let's go. Bo tym razem się na was wkurwię i odpalę, więc... Okej, okay, let's go. Nie wiem, siata goated. Okidoki. Siata goated, noga cringe, noga bad. Petro Sigma, mencen cringe. A propos niemiłosiernego dostawania w pierdolu. Bez kitu. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Dawaj, zarzucaj to. No więc tak, był sobie wiec Konfederacji. Mencen sobie stał na tym, na środku i sobie gadał, jak to Mencen. Fajna sytuacja. Mencen taka. Stał i gadał, jak to Mencen. No. Nie wiem, jaki to build-up zrobić, ale w każdym razie, no wiec Konfederacji i przyszedł na ten wiec Ryszard Petru. Wydaje mi się, że nie muszę tego pana przedstawiać, ale jeżeli z jakiegoś powodu muszę, to były lider Nowoczesnej, który aktualnie jego głównym celem jest dogadanie się z Mencenem na debatę, bo skubany dalej nie chce. No więc przyszedł na wiec Konfederacji i żeby nie było, bo dużo osób mówiło, że o, się wpieprzył na scenę. Nie. On się zgłosił do sceny, Sławomir Mencen go zauważył i go wywołał do tej sceny, więc to nie było tak, że on tam nieproszony wbił czy cokolwiek. Nawet sobie panowie rękę podali w ogóle. No i wchodzi Rysiu Petru i mówi: ja chciałem zadać pytanie, a właściwie to, żeby pan powiedział swojemu elektoratowi, żeby to było jasne i przejrzyste, czy jest pan za likwidacją ZUS-u? No i Mencen odpowiada: oczywiście, że jestem za likwidacją ZUS-u. ZUS musi być zlikwidowany, jak tylko to będzie możliwe. To kto będzie wypłacał emerytury? Tak jak powiedziałem, ZUS zostanie zlikwidowany tak szybko, jak to możliwe. Czyli kiedy? No kiedy to będzie możliwe. Czyli kiedy? Nie wiem. No ale konkretnie. Chyba wyborcy chcą konkretów. Tutaj publiczny krzyczy: nie! No dobra, to zmieńmy temat. Ta baba ze wsi, co ma lecieć zamiast lekarza, to był żart, prawda? Pan się wycofuje z tego. Ja się nie wycofuję, to jest wypowiedź z 2017 roku. To była sytuacja, która się przydarzyła mojemu bratu. Nie róbcie z tego postulatu, bo postulaty naszej partii i nasz program jest na stronie Konfederacji. Czyli wycofuje się pan, czy nie? Ja się z niczego nie wycofuję, bo to nie jest mój postulat. Okej, okay, no dobra. I tam już chodzą takie sneak dissy, że ciągle z czegoś się wycofuje i mówi: ostatnia rzecz.
No dobra, a co z Piotką Konfederacji? Dla tych, co nie wiedzą, Piotka Konfederacji to było wtedy, kiedy Mencen powiedział, że... I żeby nie było, że ktoś mi zarzucił, że wyrwałem z kontekstu. To było jak Mencen opowiadał właśnie na spotkaniu, że zrobił analitykę poglądów wyborców Konfederacji i wyszło z tej analityki, że wyborcy Konfederacji chcą głównie pięć rzeczy i wtedy tak to właśnie nazwał Piątką Konfederacji, że z tego by wychodziło, że nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To jest piątka Mencena. Jeżeli ktoś nie wie. Ludzie zawsze mówią, że to jest wyrwane z kontekstu, bo nie, bo on powiedział, że nasi wyborcy tego chcą. Jak dla mnie to trochę gorzej, kurwa. Ale niech będzie, podałem cały kontekst, już się nikt nie może do mnie przyjebać. No i Petru pyta, co z tą wypowiedzią co z tą piątką Konfederacji? Bo z tego, co pamiętam, to była wypowiedź antysemicka. To nie wycofuję się z tego, bo to nie jest wypowiedź antysemicka. Nigdy nie miałem wypowiedzi antysemickiej i to nie jest program partii. To wycofuje się pan czy nie? W tym momencie Mencenowi siada psycha, zaczyna się drzeć, machać rękoma i cytować Cezarego Pazurę z Chłopaki nie płaczą. Mianowicie ten fragment... Słuchaj, jak ty masz? Stolec? Polec? Masz pitbula, który wygląda jak jamnik. Gibasz się jak lewicowy rezus. Zachwycasz się panem Kunta Kinte. Marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec puszczasz nam film o facecie w łódce. Ty chcesz z nami po tym wszystkim ubić biznes? Po tym, co ja dzisiaj zobaczyłem, nie chciałbym z tobą ubić muchy w kiblu. Oczywiście trochę sparafrazowane i tam też źle powiedziane swoją drogą. I potem dodaje, że ty beze mnie nie istniejesz. Ja wskrzesiłem twoją karierę polityczną. Ty jeździsz moja za mną. Moja kariera zaczęła się dwa dni naprawdę. Temu. Naprawdę. Ty jeździsz za mną po całej Polsce. Jak chcesz z kimś debatować, to cię, i ja pamiętam nazwiska, ale jakiś gościu z Konfederacji, który jest ostatni na liście w swoim okręgu, on chce z tobą debatować, chcesz, to z nim porozmawiaj, a ode mnie się odczep. A jeszcze pominąłem, bo zanim się Mencen wkurwił za tą piątkę, to powiedział: słuchaj Rysiu, proszę pana, nie jesteśmy na ty. Dobrze, panie Ryszardzie. O Boże. No i dobra, Petru, to tylko... wycofujesz się z tego czy nie? Ja też zaufałem pewnej kobiecie. Dałbym sobie za nią rękę uciąć, wiesz co? I teraz kurwa nie miał ręki. Dobra, wycofujesz się z tego czy nie? Sorry Dolores, jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić. Ja! Ale to wycofujesz się z tego czy nie? Ogry mają warstwy i cebula ma warstwy. To wycofujesz się z tego czy nie? Strasznie wczoraj zachlałem, paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwa, leżałem w rurze. Teraz mi krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dzieci. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak ma się dzieci. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. To wycofujesz się z tego, czy nie? Ja jestem twoim ojcem. Nie! To wycofujesz się z tego, czy nie? Nienawidzę piasku. It gets everywhere. To wycofujesz się z tego, czy nie? To nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć co najbardziej, co nie w życiu, powiedziałbym, że ludzi. To ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń. Kiedy to wycofujesz się z tego, czy nie? Do kogo ty teraz mówisz? Kim jest ten ktoś, do kogo wydaje ci się, że mówisz? Czy ty wiesz, co by się wydarzyło, gdybym któregoś dnia przestał chodzić do pracy? Biznes! O nie. Ja nie jestem zagrożeniem, Ryszard, ja jestem zagrożeniem. Facet otwiera drzwi i zostaje zastrzelony, myśli, że to ja. Nie, ja jestem ten, co puka. O Boże. No i teraz konfiarze się uczepili tego, że Petru przekręcił datę wyborów, bo na sam koniec to zwieńczył słowami: dobra, ja zostawiam was z takim przekazem, proszę państwa, nie będę wam przeszkadzał, uważajcie na niego, bo on się non-stop z czegoś wycofuje. Do usłyszenia 15 października na wyborach. No i teraz się konfiarze uczepiają: datę pojebał. Nie, ale jest tak źle, że nawet te środowiska konfowe właśnie się nawet już rzucają na Mencena. Oczywiście nie od Korwina, ale ci od Bosaka, ci od Brauna, to oni tak. Oni jak najbardziej pytają, co on kurwa odpierdala, co on robi? Ja
Jako, what the dog doing? Jako ex-wyborca Konfederacji tego tym bardziej nie rozumiem. Tym bardziej, bo patrz, Janusz miałby taką zabawę, jakby to się u niego wydarzyło. On by przez 15 minut, nawet jeżeli skończone głupoty, ale by coś gadał. Tymczasem, kurwa, Sojczak Mencen. O, zostaw mnie w spokoju! Masakra, Boże. Pamiętaj, Korwin mówił, że on potrzebuje silnego i ostrego, merytorycznego lidera i wziął Mencena. Bratysiak mówił, patrzcie, te podatki takie, haha, głupie, bo jest podatek od tego, Memcen teraz. Ale ja nie wiem, kiedy ZUS. Ja nie wiem. Ale ja nie zamawiałam. Likwidacja ZUS-u stoi z zakupami, ale ja nie zamawiałam. Idę po te kebaby. Ja kebaby. 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 Kurwa z mięsem. Ja kebaby. Ja kebaby. Kebaby z mincem. Jakim mincem? Chymel Jadwiga. Proszę pana, ZUS jest zlikwidowany. Kiedy? Ja nie wiem, kto zlikwidował. Pan się wycofuje z tego, czy nie? Chymel Jadwiga, łyniki łużyckie. Styrta się pali. A, jeszcze żeby było śmieszniej, to już poszedł Cope na prawicowym Twitterze i najlepsze jest to, że oni tak z dumą wrzucili te fragmenty, nawet oficjalne konto Konfy wrzuciło ten film jako Sławomir Mencen zaorał Ryszarda Petru, no nie? Najpierw to było takie podniosłe, ale mu powiedział. Ludzie zaczęli wypisywać, że co to kurwa jest? Co to ma być, no nie? To teraz jest, okej, okay, może Mencen go nie zaorał, ale to nie było nic takiego. Nic się nie wydarzyło. Oni tak sobie, wiesz, to jest to dziecko, które, wiesz, tak pracuje nad jakimś projektem, jak nie wiem, godzinę, nie, i przychodzi do ciebie, patrz jakie piękne, ty tak patrzysz i masz takie, no dobra, no nie takie piękne, no. Nigdy nie pytaj kobiety o jej wiek, faceta ile zarabia i wyborcy Konfederacji, co się wydarzyło 15 września w Poznaniu. Nie. Nie pytaj... Czy się wycofuje? No. Jeszcze tego samego dnia chyba, o ile dobrze widziałem. Ale chyba tak, chyba tego samego dnia. Fakt podbił po tym wiecu do Mencena i zaczęli zadawać pytania, zanim cokolwiek powiedzieli, to Mencen zaczął wymachiwać łapami. Nie, 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 nie. Ja teraz zdjęcia robię. Robił sobie zdjęcia, tam redaktorka Faktu mówiła, że no dobrze, no to my poczekamy. Ochroniarz już, czy tam nie wiem, czy ochroniarz, czy tam jakiś, nie wiem, sympatyk, nie wiem, kolega z partii, whatever, ale zaczął odpychać tą babkę i proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać. Mencen stoi, skończył robić zdjęcia, no to podchodzą jeszcze raz, a on ucieka. Jeszcze, żeby to było śmieszniej, on nie szedł, nie wiem, na backstage, do, nie wiem, do jakiegoś, nie wiem, Mencen busa czy cokolwiek. On po prostu dzida, kurwa, przez miasto i idzie. To tak komicznie wygląda. Słuchaj, bo Mencen bardzo chciałby, żeby wystarczającym było kupienie młodej widowni śmiesznymi filmikami na TikToku. Tak, on nawet teraz mówi, że jest TikTokerem, a nie politykiem. I to jest haha śmieszne. No. Słuchaj, może ten kierunek musiałby obrać, bo wiesz co, co by nie mówić, pomijając kwestie polityczne, poglądów i tak dalej, jest to inteligentny facet. W sprawach, inaczej, to jest tak, ja bym powiedział w ten sposób, to co robi teraz Mencen, takie pytania jakie dostaje, naprawdę pierwszy lepszy Libek by obronił po prostu z pamięci, po prostu siedząc w tym środowisku, bo ja się trzymałem długo i z Libami, i z Konserwami, i takimi wszystkimi innymi gośćmi, co są właśnie za wolnym rynkiem i tego typu rzeczami, no nie? Przeciętnie od takiego typa dostaniesz zwięzłą, jakąkolwiek sensownie odpowiedź na takie pytanie z kategorii, ale głupie, no nie? W sensie, że ktoś ci powie, to kto w AKP będzie budował drogi, no nie? Przeciętny Libek ci odpowie, a Mencen w tym czasie stoi i pajacuje i unika odpowiedzi, więc to naprawdę, wiesz, to nie pomaga ani trochę. I takie podejście, że a nie, ja tylko śmieszny pan jestem i ludzie nie znają się na żartach, to jest jeszcze gorsze w sumie niż jakby takie głupoty jak Korwin wygadywał, tak mi się tak, wydaje. Tak, a no też pomijając to wszystko, no jest to człowiek, który potrafi być zabawny, więc może taka branża, czysty entertaining. No. Może to jest kierunek, panie Mencen. Może pan się marnuje na tej scenie politycznej, ewidentnie się pan marnuje.
Jak on gada o VAT-cie, o podatkach, to da się go słuchać, ale jak on, odkąd jest prezesem partii, to on takie głupoty wygaduje, on niczego nie potrafi obronić, no. Ciągle unika odpowiedzi. Jeszcze ludzie piszą, to Petru ma obsesję, to Petru za nim jeździ. Kurwa, jeżeli Petru jest taki prosty do zaorania, to naprawdę weź go na 15 minut, na pierwszym lepszym livestreamie, wyjaśnij go i koniec, i fajrant, i nikt się do ciebie nie będzie czepiał. Nikt nie będzie ci niczego zarzucał. Powiesz, o, no tak pan bardzo chce, no to proszę, ja w wolnym czasie mogę pana zaorać, jeżeli jesteś taki pewny siebie oczywiście, ale Mencen jest nerwowy, jest obsrany, on nie wie co mówi, no. On Mencen organizuje spotkania, piwo z Mencenem, a później chodzi na jebany. Tak. Nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację, no ale tam... Tak, było, było. No. Wiecie, normalizujmy takie odchylenia w polityce. Trump napierdalał się w WWE, więc... Ja jestem za tym, żeby zamiast debat było wyjaśnimy to w oktagonie. Jeszcze jak ta redaktorka faktu go goniła, to właśnie krzyczała: panie Sławomirze, pan mówi, że my pana nie zapraszamy, a teraz pan ucieka? Mencen nic. No proszę pana, pan mówił, że media z panem nie rozmawiają, no czemu pan idzie? A Mencen tak od z daleka krzyczy, to ty dzwonisz, nara! Naprawdę. Jeszcze ludzie tam pisali, że wygląda trochę najebany. I możliwe, że tak było, bo tam przy jednym zdjęciu zerował browara, więc bardzo możliwe w sumie, że się wstawił. No możliwe. No. Nawet patrząc na to, co pokazał wcześniej na tych spotkaniach piwo z Mencenem, to no. Wysoce prawdopodobne. Przecież ten człowiek się zataczał na tych spotkaniach. No. I on tak dzień w dzień. On tylko w innym mieście pojechał się napierdolić. Bez kitu. No. I mam ten... wrażenie, że jemu to wszystko jedno. No ale czy sam wygrają, widziałeś, czy no. Przegrają. Petru krzyczy, chcecie konkretów, a publiczność krzyczy, nie. No to jest już, kurwa, stan myślenia, naprawdę. Bardzo dziwny, ale nadal. Nie wiem, ja naprawdę już resztki sympatii straciłem do tego środowiska, już totalnie. Ale to już dawno, jak Dziambora wyjebali, nie? Bo Dziambor jest based, jakby nikt mi nie powie inaczej, ale ta cała reszta... Ja pierdolę. Czemu oni chowają tego Korwina? No bo on już nie jest prezesem partii, nie? No i co z tego? Niech przyjdzie, coś powie. Naprawdę, no to by... Suchota zrobiła się. No bo patrz, a czemu też Korwina nie ma? Druga kwestia jest taka, że oni nie ma kto tego go... Oni chowają tego Korwina jak PiS Macierewicza. Bo druga rzecz jest taka, że nie ma kto go wytłumaczyć. Mencen nie chce tłumaczyć Korwina, bo jak zapytasz się go o wypowiedź Korwina, to on powie, że to jest wypowiedź Korwina i proszę zapytać pana Janusza. Dziambor go nie wytłumaczy, bo go wyjebali z partii. Sośnierz go nie wytłumaczy, bo jak go wytłumaczy, to pierdolnie coś jeszcze głupszego. Kulesza już odszedł z polityki. Oni nie mają nikogo, oni nie mają już żadnego teamu PR-owego. Berkowicz jeszcze niby jest, ale Berkowicza też schowali w szafie razem z Korwinem. Ja Berkowicza w ogóle nie widuję. I jest tylko Wipler. Ale Wipler gada takie rzeczy, że on nawet chyba nie wie, że on gada wbrew programowi partii. Bo jak Wipler był w debacie z TVN24 i go zapytano, czy on stawia się za tym stanowiskiem... Stawia się za stanowiskiem, zajebista składnia Zbychu. Czy on popiera ten postulat z wyjściem Polski z Unii Europejskiej, to on powiedział, że nikt z Unii Europejskiej nie chce wychodzić i to tylko dla ten... Każdy, kto to popiera, jest albo jakiś dziwny, albo nie od nas, albo nienormalny. A potem, wiesz, widzisz polityków Konfederacji, jak idą z transparentami nie dla Unii. Także... No naprawdę, to jest jakby... O, Wipler kiedyś robił za tłumacza Korwina, ale jego nie było tyle lat, że mi się wydaje, że on nawet nie pamięta, co ma teraz gadać. Bo jak on był tłumaczem Korwina, to wtedy Korwin miał po prostu partię, nie było Konfederacji. Teraz oni muszą iść na taki, wiesz, kompromis trochę, że wiesz, że korwiniści nie mogą mówić czegoś, co się nie będzie nie zgadzało, co się będzie nie zgadzało z tym, co mówi na przykład Bosak, no nie? I przez to wychodzą takie głupie sytuacje właśnie, że Korwin kiedyś mógł gadać, że albo odbijać pytania o to, czy ten, czy w demokracji tamto, czy sramto, to on sobie powie, ja to ogółem monarchistą jestem i ja nie lubię tego słowa hatwu demokracja, no nie? I ten, i on jakoś głupio, ale jakoś to odbił. Teraz nie może tego robić, bo tamci z tych dwóch ugrupowań są jasno właśnie za demokracją, ale taką demokracją, jaką im się podoba, no nie? Więc tego argumentu już nie ma, już nie może sobie Sławek Mencen powiedzieć, ja to ogółem jestem monarchistą i sram na demokrację. I tak samo też z podatkami. On może sobie tak pitolić i na przykład nie może mówić o likwidacji 500+, bo Bosak jest za 500+.
Więc teraz jest tak gówno, ale równo i nikt nic kurwa ci mądrego nie powie, nikt nikogo nie wytłumaczy, że nikt ci mądrego nie powie, to nic nowego, ale nikt nikogo nie wytłumaczy i wychodzą potem takie kwiatki, że Mencen jak się ma obronić przed Ryśkiem Petru, którego naprawdę nie jest ciężko zaorać w debacie, bo no mówię, no nawet wychodząc... Ciężko nie zaorać. Słucham? Powiedziałeś ciężko zaorać. A ciężko nie zaorać miałem na myśli, przepraszam. To ten, nie. bo Petru to jest koleś, który nie nadaje się do debat. On jest jakby specem w swojej kategorii, ale on nie jest gościem, który powinien przemawiać, no nie? I naprawdę nie jest ciężko zaorać go, tylko trzeba mieć cokolwiek, żeby ciągnąć rozmowę, no nie? A Sławek tego nie ma, bo Sławek już jest w takiej sytuacji, że co nie powie, to się potem narodowcy do niego przypierdolą, korona się do niego przypierdoli, no i to tylko, wiesz, liczyć na to, że elektorat, co on pierdolnie, to się ucieszy. No i widać, to zadziałało na Wiecu, potem jak to trafiło w internet, nie do końca. Także jeżeli ktoś chciał głosować na Konfę, bo gospodarka, Paweł Tanajno, polecam, strajk przedsiębiorców. 0,01% poparcia, jedziemy! Paweł Tanajno, tak go widzę. Kocham Pawła. Paweł. Wiesz, kocham co Pawła jeszcze Tanajno. Pasuje do tego nagrania, na którym Mencen macha łapami? No. Freestyla. Team song z atomówek. No, a też. Albo jakby ten freestyla podstawić po prostu. A najbardziej mi się podoba, że teraz Petru nie musi nic robić. On tylko repostuje memy, które ludzie robią z tego spotkania na Wiecu. Tak. Wysłałem na kompę właśnie. 13-letni ja mówiący mamie, że jej nie potrzebuje. Moja mama, która dobrze wie, kto opłaca rachunki i napełnia lodówkę. Piękne. To z tą muzyką właśnie z Gigaczadem, to też od Rysia Petro z Twittera ściągnąłem. Boże. Jezu, to jest jakiś, nie wiem, no polska polityka, taki mem. No Petru ma teraz taki redemption arc, że to jest aż komiczne, nie? Wstaw to na Discorda od razu. Spoko. Masakra, dym, jakby... O, minutkę se zaznacz, już ci wysyłam. Ja sobie zaznaczam, przyjacielu, towarzyszu. Nie, panowie... A nie, dobra, to jest 7 czerwca, Boże. Nie, ja już miałem mówić, że jakiś news o... Peszko. Coś pięknego. No widzę, templatkę jeszcze mi podstawiłeś. No, jakbyś potrzebował. Oh god, ale to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Wyszedł nowy iPhone. O, pora zwolnić to poprzednie. 15, nie? Tak. Ile kosztuje 9,5 koła, co nie? Nie wiem, za dużo. Bo mi MJ pokazywała się, mnie pytała, słuchaj, zgaduj, ile kosztuje nowy iPhone. Ja mówię, dychę. Ona mówi, no mniej. Ja mówię, o, a ona 9,5. Mówię, aha. Załapałeś się na granicę błędu. Ale to nie wiem, czy chodziło jej o Pro. Zaraz się dowiemy. iPhone 15. To jest znowu ten sam telefon. Co tam nowego? Aparat o pół megapiksela większy? Czy może wywalili tym razem złącze USB? Nie, jest USC. Co? USC, USB-C. USC. O, media USA, ekspert, USB uwaga. I USC. USC, United States of Canada. Cio. Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max. 1 terabajt. Kurwa, 1 terabajt? To ciekawe. 6,7 cali, 120 Hz, tytan czarny, 9599 zł. To jest jakby ten najdroższy wariant, nie? No bo są też tańsze, są takie na przykład za
To jest na przykład smartfon Apple iPhone 15 Pro, nie 15 Pro Max, który kosztuje 9000. Są wersje z o wiele większą, o wiele mniejszą pamięcią, czyli na przykład tak jak tu masz 1 terabajt, to masz wersję 256 gigabajtów i ona kosztuje 7200. Masz wersję 128 giga, która kosztuje 6000. Najtańszy iPhone 15 to jest ten ani Pro, ani Max, 128 giga i to jest 4700. Uwielbiam argument iPhone'iarzy, że oni mają ładny aparat, bo za te nowe iPhony byś był w stanie kupić lustrzankę i przyzwoity telefon i jeszcze pewnie z dwa koła w kieszeni byś miał. Tak. No. Nie powiedziałbym, że miałbyś z dwa koła w kieszeni, ale tak, zgodzę się z tym. Argument akurat, że jest ładny aparat. Nie, kurwa, bo jakbym chciał sobie kupić... Dobra, nie wybierajmy ani najdroższej, ani najtańszej opcji. Wybierzmy sobie coś ze środka, czyli iPhone kosztujący 6000 zł. Teraz tak, dopierdoloną lustrzankę kupisz od 2 do 3 tysięcy. No. Wiadomo, są o wiele droższe opcje, ale naprawdę taki konkret kupisz za 2-3 koła. No. Dobry smartfon też wyhaczysz za 2-3 koła, więc 1000 taki powiedzmy zostanie ci. No. Naprawdę. I to jest opcja, żeby... Tak, 2000 mogą ci zostać w takiej sytuacji. Naprawdę. Akurat... Ja nie kupuję tego argumentu o ładnym aparacie w iPhone'ie, kurwa, jak to po prostu prawda. No naprawdę, kup se kurwa aparat. No ktoś ci powie, no tak, ale po co mam kupować aparat, skoro mam zajebisty aparat w urządzeniu wielofunkcyjnym takim jak telefon, który mam we własnej kieszeni. Ja pamiętam, jak ktoś bólu dupy dostawał i pisał, że nie wie, czy nie zerwać znajomości z kolegą, bo na grup czacie im psuje kolorki na rozmowie, bo on ma Androida. I to jest mój ulubiony przykład, kiedy chce się nabijać, kurwa, z iPhone'iarzy, naprawdę. Nie, to nie, jest, wiesz, kurwa, co? Chroniczne, wiesz co? Jakby ja kupiłem iPhone'a, dlatego że wiem, że po prostu jakby nie wkurwia mnie, tak jak Android, że się nagle spowalnia z dupy. Prawda. Ja wiem, że... Jakby no, niby Android lepsze specki, ale jakimś dziwnym sposobem, jak iPhone ma gorsze specki, to jakimś dziwnym sposobem mój telefon, który nie był jakby najnowszy i mi działał 3 lata i mnie nie wkurwiał. Tylko działał 3 lata, tylko ostatnio mnie wkurwił, więc zmieniłem go. Ale jakby działał zajebiście przez 3 lata, mimo że miał jakby gorsze specki i wszystko z nim śmigało. I tylko słuchajcie, widzowie, w ramach, sprostowania, żeby nie było niedomówień, dla mnie i zapewne również dla chłopaków, iPhone'iarzem nie jest osoba, która ma iPhone'a, tylko iPhone'iarzem, i tu podkreślam, brudnym iPhone'iarzem, będzie osoba, która spojrzy na ciebie i powie: masz Androida? Ale no, cringe, wypierdalaj. No. Dokładnie. To jest co, takie nie po, chodzące dzieci, co? No. Masz Xboxa, naprawdę, na PlayStation, ha, ha, ha. Ta, no, sram na ludzi, którzy mają Androida i kurwią na ludzi, że mają iPhone'a tylko dlatego, że mają iPhone'a i mówią: a ty przepłacasz u Apple, ty kurwo jebana. Znaczy, a później przychodzą ludzie, którzy mają iPhone'a i mówią: ty kurwo biedna, nie stać cię na iPhone'a. No, czy no mówię, ja szczerze mówiąc nie słyszałem nigdy kogoś, bo inaczej, bo jest na przykład jak są weganie i ten, i wiesz, jedni mówią, weganie są wkurwiający, a potem ktoś powie: no ta, bo tutaj jesteś bardzo fajny do kręcenia się, jak ty gadasz tylko: ja jem mięso, ja jem mięso, ja jem mięso, kupi weganie, ja jem mięso, nie? Ale akurat jeśli chodzi o te telefony, to ja w sumie nigdy nie widziałem takiego androidziaka, który, wiesz, bez prowokowania nagle mówi: jebane iPhony mi kurwa chcą zabrać wolność, nie? Wiesz co ci powiem, ja też się nie spotkałem z takim gadaniem typowo w życiu codziennym, czy od kogoś, kogo znam. To tylko w internecie, nie? W internecie. No tak, tak. Jakieś komentarze na Facebooku, inne takie pierdolety, wykłócanie się ludzi. No. Honorek mi się marzy. Honorki są zajebiste. Co? No honorki. No telefon, co, honor. Stary, co ja mogę mówić, jak ja mam kurwa Xiaomi? Pierwsze słyszę.
Honor jest chyba z tej samej, chyba od Huawei'a jest Honor, ale Honor to jest taki już gamingowy telefon, nie? Także tam, kurwa, bebechy to jest kosmos. Nie, no tak jak mówię, no tego iPhone'a kupiłem tylko dlatego, że wiem, że mnie nie będzie wkurwiał przez najbliższe 3 lata i będę miał spokój, że jedyne co... No to też co... jest prawda, MJ ma iPhone'a, który, kurwa, ma staż już 4-letni jak nie więcej. I nie wkurwia. I nie wkurwia. I jest dobrym telefonem. No, czasami mu się zdarza, ale to wiesz. Ale no 4 lata ma, 4 no, lata ma, kurwa, a Android to już by się zesrał 3 razy pod siebie. No i ty już też pewnie nie rozumiesz, jak to jest, że ludzie naprawdę, że są jacyś ludzie, którzy co nowy iPhone, to kupują ten nowy iPhone. Po co, nie? No nie, no po co? To no. Akurat po co? Wiesz, jakby, bo ja pamiętam, że miałem Androida i jakby to mnie wkurwiało w nim, że on po 2 latach już był nie do użytkowania. Dosłownie, on już... Ja już krew mi się podgrzewała, tam robiła takie gul. Znaczy zależy jaka marka, no bo na przykład Samsungi mają strasznie krótką żywotność, nie? No tak. Powiem ci tak, moje Xiaomi ma chyba 2 lata już, ale nic się nie dzieje jeszcze. Odpukać ja... niemalowane, bo kurwa ja tym telefonem nagrywam filmy. Ja dalej płaczę, że Huawei miał tą przerwę z supportem Google'a. I teraz ten najnowszy Huawei, który ma support Google'a, znaczy tam chyba nie ma do końca, ale w sumie close enough, no nie? Że to nie wkurwia. Ten, na którym idą aplikacje Google'a, jest za tam miliony monet po prostu, bo ja tak byłem zadowolony z tego mojego Huawei'a, naprawdę. Jakby zawsze, właśnie też miałem ten problem, nie? Że już się zbliżały te 2 lata, okej, wypowiedzenie umowy, trzeba będzie wziąć nowy, bo już czuję, jak mój bateria trzyma 15 minut, no nie? Jak miałem tego Huawei'a, ja na nim wytrzymałem dosłownie 5 lat, i dopiero zaczął się jebać, i to nie przez bebechy czy cokolwiek, tylko przez to, że ekran tak się stukł, że on zaczął uciekać po prostu z ten, z obudowy, nie? O stary, to ja tak skasowałem każdy mój telefon, kurwa, i ten telefon, który mam teraz, to jest pierwszy, który tak długo żyje. Bo poprzednie telefony mogły mi spaść przykładowo z wysokości łóżka, i patrzę, takie małe pęknięcie. Mówię, nie wygląda to groźnie. Następnego dnia wylana taka czarna plama. No to... Która się powiększała. Ej, w ogóle powiem wam szczerze, że ja jestem chyba pod wrażeniem, nie wiem, czy akurat w moim iPhone'ie tak było, że wczoraj, jak mieliśmy ten wypadek, nie? Tak jak nas jebnął od tyłu, to mój telefon sam sobie zadzwonił na 112. Było taki komunikat, chyba byłeś w wypadku i dzwoni na 112. Wyobraź sobie, że coś takiego... I było takie... Wyobraź sobie, że coś takiego się dzieje podczas seksu. Chciałem powiedzieć, wyobraź sobie, że ktoś cię zażyna na pralce, kurwa, odpala turbo do ładowania i nagle twój telefon dzwoni na 112. Chyba masz wypadek. Chyba masz wypadek. Nie, widzę, nie, widzę, Zbychu, wielkie umysły myślą podobnie. Dokładnie. Nie, wiesz co? Myślę, że to by się nie zadziało, bo to był naprawdę głośny huk taki i tak, wiesz, tak poleciało i to raczej nie, że ciągle tak, tylko wiesz, o co chodzi, nie? Zawsze możesz kogoś wyjebać w dupę z hukiem! Też może być duży huk, stary. No. Stary. Ona mówi, złodziura, a ty mówisz, mam wyjebane! BUM! I nagle telefon na 112 dzwoni. Chyba miałeś wypadek. Boże, ale nie, ale no... Podjeżdża pogotowie, szczerze... a ty krzyczysz, nie mam czasu, rucham! Nie, ale po raz kolejny wam, pozdrawiam, że... wszystkich słuchaczy na głośnikach. Real. Powiem wam i szczerze, chcielibyśmy wczoraj... pozdrowić widza. Kurde! Dajmy dokończyć, już... dajmy dokończyć. Dobrze. Powiem wam szczerze, że po wczoraj to ja w takim szoku byłem. Wczoraj wróciłem do domu, nie, wiesz, jakby ja tam uspokajałem wszystkich po wypadku, bo ja wiedziałem, że wszystko jest okej, że nam wszystko jest jakby dobrze, bo jesteśmy cali już jebać to auto, nie? I tak siedzę w tym domu, tak wróciłem i tak do mnie dobiło to wszystko, nie? Ja w takim szoku siedzę, takie mówię, nie, otworzyłem całe opakowanie pistacji, opierdoliłem, wypiłem białko i poszedłem spać. Brat spisał to białko na uspokojenie! Trochę kreatynki. Kreatynka była przed treningiem. Nie wytrzymam, daj mi pre-workout. Helena, mam zawał, dawaj pre-workout. Jakby tak się zrobiło, to byłby podwójny zawał. No i shoutout do Dawidza. I wtedy leżysz na ziemi, krzyczysz, o, ale kopię, ale będzie pompa. O kurwa.
No, pozdrowienie dla widza, co tam chciałeś? Zostań ambasadorem Samsung, ty, dobra, to później. Muszę o tym pamiętać. Shoutout dla widza, który napisał do mnie na Instagramie, bo ty mówiłeś o tym, że pozdrawiasz osoby, które słuchają na głośnikach, a propos przypołowego kontentu, że tak powiem. A, tak, nie wspominaliśmy o tym, dobra, jedzie. Nie wspominaliśmy, bo nie było odcinka do tej pory. Teraz muszę to jeszcze tylko szybciutko znaleźć. Pam, para, pam, 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 para, pam, 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 para, pam, pam, pam. Starsze parkingi, starsze parkingi, starsze parkingi 2. Pozdrawiam widza, który napisał do mnie na Instagramie. Dosłownie przed sekundą wydarzyła mi się bardzo śmieszna sytuacja, bo słuchałem se dla przypomnienia Lubię Spermę po prostu na Spotify na komputerze i chciałem se przenieść, żebym mógł słuchać na telefonie. A przypadkiem nacisnąłem i odpaliło się na telewizorze w salonie. I matka mi wchodzi do pokoju i pyta się: Adam, bo na ekranie wyświetliło mi się Lubię Spermę. A ja powstrzymałem się od śmiechu z taką kamienną twarzą i mówię: to chyba jakaś dziwna piosenka mi wyskoczyła. Aktualnie duszę się ze śmiechu. Śmiechu nie było końca, Andrzej został moim bolcem na boku. Potem ja napisałem złoto, to było kwestią czasu, aż coś takiego się wydarzy. Na co mi odpisał: teraz moja mama pewnie myśli, że jestem gejem. Jestem dumny, że was słucham. Shoutout, pozdrawiam. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze, oczywiście. Tak, dokładnie. My nie sperma szajmujemy. Real. A może po prostu lubi ejakulat. Ejakulat. Ejakulat sprąsia. Sprąsia. Wyciekający sprącia ejakulat. Za dolars. Jakby to powiedziała Joanna Krupa. Od mojego milionera Jacka. Wiesz co mnie najbardziej rozwala, jak jestem na słuchawkach i Siri mówi, kto dzwoni. I chuj, ja cię to obchodzi, rura jebana. I mnie to zawsze śmieszy, ja tak wkurwiam moją dziewczynę tym. To jest tam chyba zapisana chyba, jak to Bibi moja, coś w tym stylu. I Siri mówi: Bibi Małdzia, a ja tak kurwa dzwonię do niej i mówię: hello Bibi Małdzia, ona: przestań, a ja: co ty tam mówisz do mnie? A ona: Czarek, zjebna, ja: I don't know what you're talking about. Czy mówisz: my name is Billy Popa. Billy Popa. Stary, MJ ma mnie zapisanego: Piotrek chuj, co nie odbiera. I zawsze o tym myślę, jak do niej dzwonię, a ona nie odbiera. To jest zapis MJ, chuj, co nie odbiera. Ja do ludzi, co do mnie wydzwaniają, mam taką zajebistą metodę, że na graniu na czekanie mam Hollywood Undead. Chcesz się do mnie dobić? Jesteś panem z telekomunikacji? Chuj ci w dupę, słuchaj cringe'owej muzyki. Enjoy, kurwa, Hollywood Undead, słyszałeś kiedyś? Ej, weź sobie Yankeego ustaw, żeby jeszcze ludzie bardziej ubierali. Nie, no. I teraz imagine, że Zbychu wysyła gdzieś CV-kę i potencjalny pracodawca próbuje się do niego dodzwonić. A on słyszy tylko ten, właśnie no. W jakim momencie to jest? Chyba na refrenie. Hold like my faint to pieces, this is my last resort. Nie pamiętam, na którym momencie jest to Hollywood Undead. Albo na refrenie, albo na drugiej zwrotce, nie jestem pewien, więc nie zacytuję teraz. Ale ta, enjoy, kurwa. Jezu, te czasy, kiedy było, że każdy to miał. A nie, ja mam party by myself chyba. Fuck everyone else, I'm a party by myself. Do this shit all night, I don't need nobody else. Kolejna piosenka o masturbacji. Ejaculation masturbation, motherfucker, jakby to Popek powiedział. Billy Popka. Dokładnie tak, jak mówisz. I love it when you call me Billy Pop. Billy Pop? A propos jeszcze... Put your hands in the air if you're a true player. Naprawdę. Jeszcze ten, a propos widzów. Póki w tym temacie, bo już pozdrowiliśmy. Ja pytałem na Discordzie, czy to któryś z was troluje i nikt mi nie odpowiedział, więc teraz nie mam skrupułów. Mianowicie, czekaj. No kolego, wpierdoliłeś się ładnie, teraz będziemy się z ciebie nabijać przez 15 minut. Już znajduję tego screena. Ty Czarek, wiesz, który?
O kurwa. Jamie, pull that shit up. Gdzie ja to mam? Gdzie ja to mam? Cyk. Jest. Nasza konfa. W ogóle... Wiecie, co mnie wkurwia? Że za każdym razem, jak szukam, w sensie przez wysyłanie, w sensie wiesz, jak w galerii jesteś w telefonie i dajesz udostępnij i potem dajesz na przykład Messenger albo Discord, to mi się ciągle pierdolą, gdzie my mamy jaką nazwę. Panowie, mamy to. Co? Mamy to, kurwa. Patron dowiózł. Dowiózł? Dowiózł. Sentino zapowiedział swoją autobiografię. A, tak, to o tym zapomnieliśmy wspomnieć tydzień temu. Albo się wydarzyło dosłownie po tym, jak nagraliśmy odcinek, nie pamiętam. Nie wiem, bo informacja mam sprzed 3 dni. No, coś ten deseń. Więc nie wiem, czy było wcześniej, ale tak. Zapowiedział, że w drodze jest jego autobiografia, która nosi tytuł... Tatuażyk. Tatuażyk. O, Jezus. Coś pięknego. Kurwa, nie na ZZK Crew, tylko... Boże. Tak to jest, jak jesteś niespełnionym YouTuberem. Masz 20 kanałów, kurwa, w tej karcie. O! Nie wiem, podcast. Disna Mark Marucha, co? Co? No wchodzę na gówno, nie wiem, podcast, a to Disna Mark Marucha. Boże. Dziwicie to? Nie. Absolutnie nie. Czekaj. Gdzie to jest? O, dobra. I teraz mam tutaj całe. Dwie odpowiedzi? To ktoś skasował komentarz, Lemao. Dobra. Kimkolwiek jesteś, ja cię widzę, mnie nazywam, bo ty chyba widzę, mnie jesteś, bo coś jakiś taki odklejony, kurwa, jesteś. Ale użytkownik Uby Sato Shineko. Czy jakoś tak. Jak przekręciłem, to mam to w piździe. Pod odcinkiem 64. Godzina 45 minuta 55 sekunda. No i mamy faszyzm. Kolejne przestępstwo. A bo on pisał pod kolejnych tak. Tymi. Tak. I ja dalej nie wiem, co według niego to było, bo są dwie opcje. Jedna śmieszniejsza od drugiej. Pierwsza to jest opcja, że dał idealnie timestamp, jak mówię, Sława Ukrainie. Albo, jeżeli dał odrobinę za wcześniej, to uznał za faszyzm to, jak się nabijaliśmy, że a wy jesteście z Polski i wtedy Donald Tusk mówi po niemiecku ja nicht, ich heiße Donald, ich komme aus Berlin. Także ja nie wiem, którą opcję przyjął, ale obie są ultra uberkomiczne. Bo albo według niego Sława Ukrainie to faszystowskie hasło, albo gadanie po niemiecku jest faszystowskie. Ja się bardzo długo zastanawiałem, czy on troluje, ale ja przeczytam drugi komentarz i powinny się wszystkie wątpliwości rozwiać. Mianowicie, zaznaczył to, jak wtedy w odcinku 58 nabijaliśmy się z tej odklejki Malika Montany, co on tam mówił, że Matrix go prześladuje. Pamiętacie to? Coś tam pamiętam. Tak, że pierdolił jak Andrew Tate w pewnym momencie, że to media go prześladują, coś tam, oni ukrywają prawdę, bla bla bla. Te pierdolamento. Dobra, dokładnie. No. I potem powiedziałem dla żartu, że jak Malik Montana ten, jak Malik Montana może powiedzieć, nie, co ja powiedziałem? A, że Malik Montana może na ludzie sobie powiedzieć, że za wszystkim stoją Żydzi i nikt go nie posądzi antysemityzm, bo jest Arabem, no nie? To był cały żart, nie? Że taka na pewno wymówka potem będzie. Brat to wziął chyba dosłownie i leci tak. No i rasizm. Malik jest Afganem, zapewne Pasztunem. Czyli... Zapewne. I to jest najlepsze, tak. To zapewne. Zapewne. Brat tak siedzi i mówi, ja wiem, ja ich znam, to tak. Moi ludzie. Czyli jest Indoirańczykiem, czyli Indoeuropejczykiem. Czyli jest bliżej spokrewniony z Polakami względem językowym niż z Arabami. Bycie muzułmaninem nie oznacza bycie Arabem. Notabene, bycie religii żydowskiej już znaczy, że jesteś Żydem, ale to z czego? Co? Kurwa, co? Akurat to prawda. W sensie, dosłownie tak to działa, niestety. Że, tak jak wiesz, masz Żydów z różnych krajów, no to tak. Każdy jest Żydem.
No? No tak, jakby, tak. Wiesz, co chodzi. Ale to też chyba matka musi być Żydówką. Chyba tak, nie wiem, jak to działa do końca. Do końca nie jestem pewien, ale... Zjebał mnie ten koment. Do końca nie jestem pewien, ale to nie jest istotne, ponieważ brat nie załapał tego żartu, że jak Malik jest w tarapatach, to zawsze wyciera sobie mordę tym, że on jest z innej kultury, że on w innej kulturze wychowany i on zawsze sobie wybiera, która konkretnie. Jakbyś go przycisnął pod ścianę, to on mógłby ci nawet pierdolnąć, że on kurdem jest. To nie jest istotne, drogi widzu. Aż mi głupio, że tak cię nazywam, bo nie wydaje mi się. Ale o czym ty, kurwa, pierdolisz? Co ty bredzisz, kurwa? No, chciałem mieć swoją chwilę taką, że... mam ich. Mam, patrzcie, oni tak mówią o tym wszystkim. Ale patrzcie, jacy są, patrzcie. Mam ich z tym, nie wiem, podcast. Ale to jest podwójnie śmieszne, bo wiesz, chłop zajebał rozprawkę na temat drzewa genealogicznego, kurwa, Malika Montany, a potem usłyszał albo Slawa Ukrainie, albo język niemiecki i powiedział faszyzm. Brat był jak, nie, no nie, ja, nie. Nie, 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 ja nie odpuszczę, napiszę. Napiszę, że ogólnie, actually, każdy muzułmanin jest Arabem, tak? Actually, w Polsce też są muzułmani, tak? Actually, rasizm, tak? Tak? Actually, faszyzm, tak? Slawa Ukrainie, faszyzm. Ja uwielbiam to, że odnosi się do tego momentu, w którym Czarek mówił o tej sytuacji z policją. No. I że ci policjanci się go i się ich pytali, czy są Polakami. I no. Zbychu po prostu robił żart, że Czarek wtedy powinien powiedzieć Slawa Ukrainie i zaczyna uciekać. No. Ale to wtedy faszyzm! Było to... Actually, to jest faszyzm. Wiesz, co jest lepsze? Koleś ma kanał historyczny. O Boże. Koleś tak ma kanał historyczny. I pierdoli takie kocopoły. Najlepsze jest to, że... najlepsze jest to, że napisał zapewne i poleciał na tym rant, nie? Zapewne. 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 Ja na 100% wiem, że zapewne tak jest. Jest to tak, jakbyś ktoś powiedział, mieszkasz w Polsce, więc zapewne jesteś Polakiem. No. That's not how it works, bro. Ale czaisz, on tak poleciał ćwiartkami. Że wiesz, jest Afganem, więc pewnie tym, więc pewnie tym, więc pewnie tym, więc był bliżej do Polaka niż Araba. Brat zrobił całą rozprawkę jako kontrargument do czegoś, czego nikt nie powiedział. To jest najlepsze, że on jest Polakiem, bo chyba ma matkę Polkę. No tak, jakby nikt kurwa się o to nie takie... wykłóca, no. I to jest takie... To jest takie, actually, bliżej mu do Polaka, bro, he is a Polak, literalnie nim więc... jest, właśnie na tym polega żart, że jak jest coś dziwnego, się odpierdala, to on będzie gadał, kurwa, jakby on się do 20 roku życia wychowywał, kurwa, na Bliskim Wschodzie. Jakby trzeba było, to on by powiedział, że mu, kurwa, nie wiem, Stany Zjednoczone dom bombardowały tylko po to, żeby dowieść, że ja jestem inny, ja nie jestem tacy jak wy, Polacy, kurwa. I to też jest jego ulubiony tekst chyba, o, Polaczki, Polaczki, ty jesteś Polakiem do kurwy nędzy. Oj, Maliczku, nie zmienisz tej krwi, oj, 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 oj. Tak, i drogi widzu, swoją rozprawką też nikogo nie przekonasz, że to nagle, kurwa, jest rasizm. Bro, jakby my nie coverujemy Kendricka Lamara w... O, no i to jest piękny segue. Też mi to wpadło do głowy, żeby teraz powiedzieć, nie? Preamble, hala bitch, sit down, hala little bitch, preamble, hala bitch, sit down. Ale właśnie, ktoś oglądał ten występ w całości? Nie. Wiesz co, szanuję swoje uszy, szanuję swój czas, więc... Bo mnie zastanawia, czy on bitch powiedział, w sumie. Hala bitch, sit down, hala little bitch, preamble, hala bitch. No, skoro powiedział N-worda, to N-word, jeszcze... to dlaczego bitch miałby nie powiedzieć? No właśnie, bo nie, to nie, jest... Nie, akurat tego to nie. To jest dla mnie w miarę istotne, ale zaraz powiem czemu. Kubasz Majkowski, okej, dobrze wiedzieć, jak się nazywa. Oho, dobra, wystawiamy jego profil w internecie. Bro. 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 Cześć. Bro. Ty,
Ty do mnie kiedyś dzwoniłaś na telefon. Powiedział być. Powiedział być, dobra. Spodziewał. Okej. Okay. Nie, ale do tego przejdziemy. To, dobra, to otwieramy tą puszeczkę. Lecimy w to. Co się wydarzyło, panowie? Co się stanęło? Znaczy, wiesz co, zacznijmy od tego, że ja mam problem z określeniem swojego zdania w tej sprawie. No to zacznijmy od faktów, co się wydarzyło. Ej, panowie, bo ja mam zajebistego newsa sprzed godziny, glam rapik wrzucił. No. Alberto aresztowany, jestem prześladowany przez służby, bo robię rap. O kurwa. Alberto został rzucony na maskę i skuty kajdankami. No z tego powodu też bym go prześladował. Słyszał ten rap swój, kurwa? Bez kitu. Ale, ej, ale... Co jest większym grzechem? Blackface'owanie, udawanie Kendricka Lamara, czy słuchanie Alberto rapu i robienie Alberto rapu? Widzisz, Kuba Szmajkowski broni się tym, że ja widzę, że on chyba rapu nie słucha na co dzień. Wiesz co? Powiem ci tak. Dobra, zacznijmy sobie na szybciutko. Był sobie, a właściwie nadal jest, taki program jak Twoja twarz brzmi znajomo. I to już długo na antenie, swoją drogą. To już długo. Pojawił się po raz kolejny. Pojawiło się po raz kolejny oskarżenie o rasizm na Zachodzie. W związku z tym, że... Znaczy na Zachodzie pierwszy raz chyba to w Polsce się pojawiały. A teraz nie, już wyjebało... Nie, na Zachodzie był już problem, kiedy Drake'a robili. To i tak mało razy, bo jeszcze tam był 50 Cent, Snoop Dogg, Kanye West. No. Myślę, że po prostu te, które zdążyły się przebić, wiesz? Chyba tak, no. Przez, z Polski na Zachód. Mhm. I problem polega na tym, że Polska ma zerową historię kolonialną. Nie ma u nas świadomości tego tematu. No bo jakby jesteśmy pod tym względem w dwóch różnych światach, nie? No. Standardowy Polak nie będzie miał takiego samego podejścia, szczególnie jakiś Janusz z tanim piwem przed telewizorem, co statystyczny obywatel zamieszkujący w Ameryce. No. I teraz tak, jest na przykład sobie taki takie wystąpienie jest jak właśnie z Kanye Westem, z Drake'em, z Lamarem. I to są chujowe wystąpienia, po prostu, w sensie one nie są najlepsze jakościowo. No ale większość jest takich. No i charakteryzacja to też pozostawia dużo do życzenia. Ale... Znaczy nie, teraz wchodzisz w terytorium, że jakby to trzeba było zrobić lepiej. Nie, właśnie na tym to polega, że nie wiem, to jest głupi koncept po prostu imo. No, szczerze, to już, no poczekaj, jak... bo chodzi o to, że z drugiej strony, nie, żeby to nie zabrzmiało tak, że trzeba to zrobić lepiej. Nie wiem, jak to stoi na przykład po mojej stronie, w momencie, w którym mogę powiedzieć tak, że oni B, ale z kolei przychodzi Maria Tyszkiewicz, która robi Rianę i robi to iście perfekcyjnie. Nie, jakby nie zamknąć oczy, ciężko odróżnić jakkolwiek wystąpienie ewentualnej Riany do Marii Tyszkiewicz, która też fenomenalnie robiła Dodę, fenomenalnie robiła Edytę Górniak. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie postawić sobie jakąś granicę pomiędzy naśladowaniem kogoś albo odwzorowaniem w tego typu programie, a wyśmiewaniem? No bo oryginalnie blackface jest formą wyśmiania, w której podkreślasz w groteskowy sposób cechy charakterystyczne, takie jak na przykład duże usta i tak dalej, i tak dalej.
Blackface jeszcze miał dodatkowe taką cechę, że to oprócz samego po prostu karykaturyzowania osób czarnoskórych, to jeszcze oprócz tego wtedy aktywnie zabraniano właśnie osobom o kolorze skóry innym niż biała występować w ogóle w filmach. Nie, oni nie mogli być aktorami, nie? Dla nich wtedy było twierdzenie, że dla tych wszystkich tych to jest ten entertainment list niskich lotów, a Hollywood to już jest poważna sprawa, to jest dla białego. Także to jest też dodatkowy wątek w Blackface'ie jak coś, nie? Że jednocześnie stopowano dostęp właśnie osobom innym niż koloru skóry białego, dostęp do tej branży i jeszcze się z nich nabijano w tych filmach, w których je portretowano, nie? Mhm. Więc to jest jeszcze głębsze o to, jak coś. Go on. Więc no, wiecie, ja nie czuję się też osobą odpowiednią chyba do wypowiadania się w tym temacie. Jestem w stanie zrozumieć, że to kogoś może urazić. Aczkolwiek nie uważam, żeby to było, wiesz, aż tak złe, jak jest to przedstawiane, przynajmniej na Zachodzie. No bo to ciężko tutaj mówić o wyśmiewaniu kogokolwiek, nie? No tak. To jest jeden. Dwa, z drugiej strony, biorąc pod uwagę sam blackface, no można by było na przykład w ogóle nie robić takiego programu albo angażować czarnych aktorów, żeby coś takiego zrobić. Albo żeby pójść w jeszcze inną stronę, na przykład nie angażować do programu muzyki osób czarnoskórych. Z tej strony ktoś mógłby zaraz powiedzieć, że pomija się muzyka osób czarnoskórych i to jest rasistowskie. No. Ja jestem, naprawdę ciężko mi znaleźć jakiś punkt, w którym mógłbym objąć jakieś konkretne stanowisko, nie? W tej sprawie. To nie, to ja na luzie przyjąłem, że właśnie, że ja nie wiem, czemu miałoby to komuś wadzić, szczerze mówiąc. Jeszcze jest ten drugi wątek, że tam N-word był, no nie? I ja jestem... N-worda, wiesz, z jednej strony to ja mówiłem, że jeśli chodzi o tego N-worda, no to pytanie brzmi, czy chcemy się przyjebać do osoby, która zaśpiewała tekst piosenki, czy do osoby, która napisała ten tekst piosenki, aczkolwiek były również ocenzurowane wersje. No tak, tylko właśnie... I chyba nie było żadnej potrzeby, żeby tym N-wordem w ogóle rzucać. No pewnie, że nie. Jakby to mnie zastanawia, inaczej nie zastanawia, ale jakby tutaj jestem bardziej jakby rozdarty, bo z jednej strony właśnie ktoś mówi to po co, a z drugiej strony właśnie ja twierdzę, że no jeżeli to jest odwzorowanie i to jest no lecenie tekstu piosenki, no to nie widzę w sobie problemu, no nie? I potem ktoś powie, no ale to nie można clean wersji, a ja się zastanawiam w tym wypadku, dobra, ale skąd jakiś, nie wiem, 40-letni, kurwa, jak to się mówi? Nie operator, ale reżyser, whatever. No ale ktoś, kto czuwa nad tym w tym programie, jakiś 40-letni pan Janusz, który pewnie też nie wie, co złego zrobiła pani Janoszek. Jak on może znać ten niuans, że to słowo jest BB i jest okej, jeżeli mówi je ktoś tego koloru, które to słowo określa, a kiedy to jest BB, bo mówi to osoba w innym kolorze, no nie? Tak, skąd jak mówiłem, on ma ten niuans wiedzieć? Zerowa historia kolonialna w Polsce. No i to tutaj jest się też kłania. I to jest też kwestia, nie żebym teraz jakiś victim blaming odwalał, ale to też jest kwestia tego, że no w sumie głosy są podzielone, czy to jest słowo niecenzuralne, czy cenzuralne. I pamiętam, nawet jest taki jeden fragment stand-upu u Dave'a Chappella, gdzie on właśnie mówił, że tam musiał przepuścić swój sketch przez tam jakiś taki ten, no przez jakąś taką kontrolę, no nie? Że tam, wiesz, że tam ktoś z HR-u, tak to nazwijmy w skrócie myślowym, powiedział, że Dave, bardzo fajny występ, ale musimy zmienić nim parę rzeczy. Po pierwsze, musisz usunąć F-word. Jaki F-word? No wiesz, to określenie na osoby homoseksualne, po czym Dave odpowiada, w porządku, jasne, nie ma sprawy. I potem wychodzi przez wisi ten obraca i mówi, chwileczkę, a co z N-wordem? Nie, ale widzisz, nie możesz używać F-wordu, bo nie jesteś homoseksualistą. Well...
I'm not a N-word either. I ten sketch w sumie dobrze określa w sumie moje stanowisko odnośnie tego, czy to jest cenzuralne, czy niecenzuralne i no. To jest dziwne, to jest wszystko dziwne. I dlatego właśnie szukałem, czy on mówi bitch. Bo jeżeli by nie mówił bitch w tym tekście, to znaczy, że on by poleciał clean wersją i wtedy, gdyby został tam N-word, to już by było bardzo dziwne, no nie? No aha. Ale okay. Nie wziął. Nie wziął clean wersji. Moje stanowisko jest takie. Brat mógł mówić w tylu językach i wybrał język faktów. Nie, no ale to co miało być powiedziane, było powiedziane. No ogólnie jakby ja się trochę uczyłem takich, jakby miałem taki przedmiot na studiach, że mieliśmy jakieś dużo takich tekstów od czarnoskórych, nie? Mhm. Typu takich historycznych, że James Baldwin, czy jakieś inni autorzy, nie? Jakby ja rozumiem, dlaczego to słowo może tak boleć ich akurat, nie? No ale inni Polacy mogą powiedzieć, sobie tylko słowo, co ci to obchodzi? Jakby... I wiesz, i ten 40-letni Darek, który siedzi i mówi, patrz, naucz się tego tekstu i go zaśpiewaj. I wiesz, i co on może wiedzieć w sumie, jeżeli on nigdy nie był edukowany na tym miejscu? No jakby chujowa sprawa, bo powinni zrobić research z tym. No jakby, no wiadomo, powinni wziąć, powiedzmy, czarnych aktorów, żeby to robili. Lub kurwa, w ogóle tego nie robić, jakby no... No jestem bardziej zdania, że w ogóle, albo clean wersję, czy cokolwiek, no. W ogóle. No prędzej clean wersję, no już chuj z tym, że go pomalowali, kurwa, no jakby to było odzwierciedlenie. No. No ale już kurwa clean wersję mogli wybrać, no, Boże, to jakby... fakt. Zwłaszcza, że polskie chyba cenzurują z tego, co wiem. A wiesz, to też jest taki zabawny loophole. Zdajesz sobie kiedyś sprawę, że jakaś piosenka leci niecenzuralnie w radiu tylko dlatego, że jest po angielsku i nikt nie rozumie? Bo ja kilka razy tak miałem. Wiesz co, jak ktoś sobie robi blackface'a, bo nie ma większego powodu ku temu, to jest trochę co innego, no ale no tutaj to jest dosłownie charakteryzacja i... No tak jak mówiłem, oni nie wyśmiewają tych artystów, oni odwzorowują ich i też jestem w stanie zrozumieć, że mamy takiego... Kanye'ego Westa albo Drake'a, którzy zostali zrobieni pod względem wizualnym i samo też wykonanie piosenki na chujowym poziomie, to rozumiem, że ktoś może się zastanawiać nad tym, że to jest, wiesz, śmianko, nie? No. I że gdzieś tutaj ten blackface może wybrzmiewać faktycznie negatywnie. No i z drugiej strony jest ta Maria Tyszkiewicz, o której mówiłem, która zrobiła Rianę na tak ogromnym poziomie, z takim szacunkiem do materiału źródłowego. Szapoba. A mówię, ja też bym nawet tego blackface'em nie nazywał, co tam się wydarzyło, bo mówię, blackface, no to mimo wszystko karykaturalne przedstawienie. Czy to było karykaturalne przedstawienie? No kurwa, nie sądzę, nie? No nie. Ja wiem, że w Ameryce to już jest takie tabu, że tam dosłownie, no tylko próba po prostu, wiesz, wyglądania na odrobinę ciemniejszy ton skóry niż swój, jeżeli jesteś biały oczywiście, to już podchodzi pod blackface, ale no, w Polsce nie mamy tych konotacji, no nie, jakby wkurwia mnie to przekładanie standardów amerykańskiej wojny kulturowej na Polskę, jakby sorry, my nie mieliśmy plantacji bawełny, my nie mieliśmy kolonii, my nie mieliśmy niewolników, jakby co ja ci mogę powiedzieć, jakby wasze sumienie, kurwa. Nawet jak się cofniesz, kurwa, w czasie, spójrz sobie na jakieś stare odcinki, gdzie tam, wiesz, w miodowych latach, albo, nie wiem, 13 posterunek, Świat według kiepskich, jak tam można rzekomo wyciąć z kontekstu, powiedzieć, o, to był blackface, to nigdy nie było na zasadzie, że o, oni teraz grają postaci czarnoskóre, nie, jest na przykład powiedziany żart, że na przykład Ferdek Kiepski ma przodka z Afryki, no nie? I wtedy Grabowski jest właśnie pomalowany, no nie? Żeby było wiadomo, że to jest ten Kiepski, ale z Afryki, no nie? Na tym polegają te żarty. Bo jeżeli są żarty, w których pojawia się właśnie... Znaczy żarty, po prostu sceny, w których pojawia się osoba czarnoskóra, to jest normalny czarnoskóry aktor. I masz to i w Kiepskich, i w 13 posterunku, i w Miodowych latach, więc to nie jest na takiej zasadzie, że wiesz, że my mamy nawet jakąś historię, nie wiem, z karykaturyzowaniem tych osób, nie? Robert Downey Jr.
Ale Robert i to jest też właśnie dobre, bo Robert Downey Jr., ta rola, co ludzie mówią, że to był blackface, on gra właśnie gościa, który robi blackface'a. Tak. No. I ja wiem, że Ameryczka jest przewrażliwiona na ten temat i oni widzą po prostu, to jest biały koleś, który się pomalował na ciemno, o kurwa blackface. Ja rozumiem to, że to jest dla nich kontrowersyjne, ale my nie mamy z tym historii żadnej związanej. Jest playlista zrobiona na YouTubie. Twoja twarz brzmi znajomo, blackface compilation. Ja pierdolę. I uwaga, komentarze pod tym. What the fuck? Anyone saying anything positive about this crap is disgusting and disrespectful. Europeans being disgusting people celebrating this nonsense shouldn't have surprised me. This is disgusting, what the fuck is a kilometer? To jest pod wykonem Katarzyny Skrzyneckiej, Louis Armstrong. What the wonderful world. What the fuck is a kilometer? Naprawdę. Boogie as Drake. Najnowsze. A ten odcinek z Louisem Armstrongiem to chyba nawet widziałem, to nawet jury miało łzy w oczach, także ja naprawdę nie wiem jak to... Ale ten Drake wyszedł okropnie, nie? Kurwa. Ej, wyobraźcie sobie, jakby zrobili twoja twarz brzmi znajomo, ale wiesz, przetłumaczyli każdy tekst, w sensie... Co nie? Ty kiedyś do mnie dzwoniłaś na telefon. Wiesz, on taki cały czarny, pomalowany, po polsku śpiewa. I leci to piosenka z Hotline Bling. To jest ciekawe w ogóle w przypadku tego programu, że niektóre charakteryzacje wyglądają naprawdę zajebiście, a niektóre są... Bo rzecz polega na tym, że oni losują, oni nie dobierają sobie tych, jak, kurwa, impersonizacji? Nie. Imagine, że akurat ty wylosowałeś czarnoskórą osobę, nie? Impersonate. I już masz, kurwa, ten pot spływający po czole, że ja pierdolę, znowu będę gwiazdą na zachodzie. Impersonate to po angielsku. No, wcielenie po prostu. Oni losują te wcielenia na koniec odcinku. Bo ja pamiętam, kiedyś oglądałem to ze starymi, no. Dawno, dawno temu. I wtedy prawie w ogóle nie było wykonawców zagranicznych, więc w ogóle nie Ewelina było. Ewelina Lisowska as Wiz Khalifa. Więc po prostu w pewnym momencie najwyraźniej uznali, ile można, kurwa, tego niemena robić. O kurwa. Drake? Ja. Nie no, ja pierdolę, ta Lisowska jako Wiz Khalifa to jest... Dlatego to czasem pasuje, a czasami nie, bo oni randomowo dostają. Dlatego też jest czasami ten, czasami właśnie, no mówię, genderbender. Jo. Kojarzycie moment, w którym Drake powiedział embarrassing? Co? To mniej więcej tak ja się czuje. Ja pierdolę, jak oni w ogóle mogą? To jest takie cholernie obraźliwe splunięcie na inną rasę. Ty właśnie, a community trans w ogóle się nie pulta o to, że oni tam zmieniają płci dla beki. What? Teraz sobie zdałem sprawę, kurwa. No, zależy... Hej, Onet, chcecie się do czegoś przyjebać? Widzisz, wszystko zależy od tego, co jest napompowane akurat przez media. Ej, czekaj. Embarrassing! A, to jest to, okej. Bo w jaki sposób to jest jakieś splunięcie na inną rasę? No właśnie, no bo okay, jest... No. Tak jak mówiłem, można tak pomyśleć, kiedy wykon jest tak chujowy, że no ja pierdolę, nie? Tak, to wtedy może trochę wyglądać jak parodia, ale... To może wyglądać jak parodia. Ten Wiz Khalifa i ten Drake, to wygląda kurwa jak parodia i to straszna, nie? O stary, obczaj sobie Eminema, to jest dopiero komiczne. A Kaniego Westa widziałeś, stary? Widziałem. Jego ręce były spocone. Widziałem. Jego ręce były spocone. To było jako ten, jako mamy Kanie Westa w domu, Kanie West w domu. Jeszcze Stronger, kurwa. Da. Wyruchali mi Stronger w taki paskudny sposób. Nic nie da mi wyruchać Stronger, to jest jedna z moich pierwszych ulubionych piosenek man, ever. What the fuck is happening in Poland? I don't know, man. Been to school lately? What the fuck is this? Do our Polish friends not know how offensive this is in America? No. No nie.
Sorry, nie mamy tyle na sumieniu co Ameryczka, co mogę powiedzieć? Kanye East to nawet nie jest on. Kanye East. Based. Nie, to jest Fortnite balls, I'm gay, I like boys, tak? I get not autistic kids, little Mosey is white. Wiecie co, to bardzo widać po tym, słuchajcie, ten na przykład komentarze pod Kanye Westem, komentarze pod Louisem Armstrongiem, pod Drake'iem, pod Wizem Khalifą są paskudne. Tymczasem wchodzę pod wykon Marii Tyszkiewicz, o której wspominałem wcześniej, i tu jest tylko kilka negatywnych komentarzy, tak kurwa na palcach jednej ręki. Co też jest zabawne, bo przecież to tą logiką też jest blackface. A to jest akurat klip, który ma najwięcej wyświetleń z tego wszystkiego. Aż muszę sprawdzić, zobacz, gdzie te wszystkie klipy mają po 100 tysięcy wyświetleń, ten wykon Marii Tyszkiewicz ma 5 300 000. Ej, ale szczerze, Rihanna trochę wygląda bardziej jakby się opaliła, a więc jakby... Nie, no ona jest z Barbados. No wiem. Słuchaj, stary, no więc dlatego mówię, widzisz, że generalnie... No. Odwzorowanie Rihanny w tym przypadku nie wygląda jak parodia, nie? Ta, no bo jakby ona wystarczy opalić kogoś jakby białoskórego i wtedy będzie po prostu... Mylisz ją z Arianą Grande. Dokładnie. Wtedy Ariana Grande, cztery rasy, jak czterech jeźdźców awatara. Ej, jakby każdy wylosował Ariana Grande, ale każdy w innym odcieniu. O nie, w ogóle off. O nie. W ogóle off top, ale kurwa naprawdę Maria Tyszkiewicz jest zajebistą aktorką, nie? I piosenkarką, ma wybitny głos. Naprawdę polecam sobie sprawdzić, cokolwiek byście nie myśleli o tym programie, wykon Marii Tyszkiewicz, Riany, Dody, Edyty Górniak. W ogóle kurwa, jak Maria Tyszkiewicz robi Dodę, nie ma absolutnie żadnej różnicy, nie? Ciężko jakąkolwiek znaleźć. I z racji tego, że losowane są zawsze te role na końcu, też mi się nie wydaje, że argument, że żeby dopasowywać celebrytów pod kolor skóry wykonawców, bo wtedy co, będziemy mieli jedno kółeczko dla białych, jedno kółeczko dla czarnych, jedno kółeczko dla Azjatów? I ty sobie losuj. O kurwa, znowu Drake. No sorry mordo. Znowu ten Kendrick? Kurwa, ja macie, pierdolę. No nie wytrzymam. Wiesz, jest taki jeden po prostu latynos i jemu ciągle Banderas wypada. Nie, jemu tylko ciągle Bad Bunny. Nie, jemu tylko ciągle... Bad Bunny jakoś śpią. Jemu ciągle Banderas na zmianę, kurwa, z Markiem Antonim wypada. Nie, ja pierdolę, Bad jest Bunny, grane, Banderas naprawdę. I... Odświeżyłem to sobie. Nie dość, że ta Maria Tyszkiewicz totalnie wygląda jak Doda. Zajebistą robotę zrobili od strony charakteryzacji. Pitbull, nie wiedzą komu dać. To jeszcze w chuj brzmi jak Doda, naprawdę. I potem jakby wypadnę. Doda tam była po prostu. No, ja przepraszam, że tak o tym pierdolę, ale to nadal robi na mnie ogromne wrażenie. Piotrek nie może się pozbyć Bownera po nowym komputerze i jeszcze Doda teraz jako Maria Tyszkiewicz. No nie wiem, ja Doda Maria jako Maria Tyszkiewicz, Doda. Tak. Zwłaszcza wiesz, Maria Tyszkiewicz jako Doda. Jakby to był jakiś program na zasadzie, a se kurwa rich people siedzą i se bekę robią, że haha, ale ty wyglądasz, no nie? Ale nie, no każdy odcinek kończy się wygraną, wygrana idzie na fundację charytatywną, no nie wiem kurwa, jakoś nie widzę w tym jakiejś szkody społecznej. Ta, jakby ktoś w jury siedział i patrzcie, biały się za czarnego przegrał, zrób... No. Chłop za babę, chłop za babę przebrany, ja pierdolę! Patrzcie, małpa wyszła na scenę. O nie, w takiej sytuacji, to był rasizm. W takiej sytuacji, ja rozumiem, gdy było jedno wielkie oburzenie, ale no... Panie odklejeńcu od faszystów, już minutuj i zapisuj, ha, rasizm, mam cię Piotrek. Tak. Nie, zanim ktokolwiek mi powie, że to był rasizm, no to kurwa polecam się zastanowić dwa razy. Polecam dotknąć trawy, naprawdę. No ale ta, no o to chodzi. Polecam no. Wyjść na drzewo. Miałem znajomych, co pisali, jeśli mi tak napiszecie, to ja powiem sława Ukrainie i zacznę uciekać. Teraz możecie napisać, że faszyzm. Mam znajomych, co pisali, że odpowiedzi na te, na te artykuły to jakiś pokazuje, jakim my jesteśmy ciemnogrodem, a ja mówię, nie, po prostu nie mamy kurwa takich rzeczy na sumieniu. U nas nie ma takich konotacji. U nas nie ma takiego w ogóle pomysłu. Jakiś Janusz 40-letni, który siedzi z browarem przy telewizorze, właśnie spuścił w pierdol żonie, bo zupa była przesolona i spóźniona o 10 minut, a Seba już dawno, kurwa, wiesz,
siedzi w piwnicy, bo nie odrobił pracy domowej. Mon może patrzy na ten telewizor i myśli, ale jaja, biały za czarnego, nie wytrzymie, Grażyna chodź tu, a Grażyna zapłakana z pizdą pod okiem, czego znowu, po jakie śmieszne, biały jest czarny, śmieszne, bo ci wypierdolę. Może taki koleś, ale no nie wiem, kurwa, jakoś poza tym, komu to się tak kojarzy? No Amerykanom, no a czemu? No bo u nich jest jak jest, kurwa, culture warring ich rozjebał już konkretnie, no. Jak wiesz, jak oni mogą zobaczyć Jimmy'ego Kimmela, który jest zrobiony za LeBrona i potem powiedzieć, to był blackface, a potem nie mogą się dogadać, czy oni chcą go za to skancelować, czy nie. Nie pamiętam, kogo robił Jimmy Kimmel, ale Jimmy Kimmel ma taki jeden znany sketch, gdzie właśnie mu zarzucono też blackface i robił albo Jordana, albo LeBrona, nie pamiętam. Chyba Jordana. No. Nie wiem, ale ja... I oni po dziś dzień nie wiedzą, czy chcą go skancelować, czy nie. Polecam usunąć po prostu całe Stany Zjednoczone, tak for fun. Tak, jakby prawda. Przydałoby się akurat. Naprawdę. Ja ostatnio widziałem na Twitterze jakiś... O, ty na pewno kojarzysz, Czarek. Team Pool. Kolejny zjeb. Co? Team Pool, taki. Nie. A, taki nie znam. Polityczny influencer z Ameryczki. I on zaczął zapewniać, że wojna na Ukrainie już się skończyła, bo ją wygrała Rosja, bo wszystko, co chcieli przejąć, to przejęli. Też to jakoś tak się zabawnie złożyło, że tydzień później akurat Ukraina przejęła wszystkie tamte, no jak to się mówi, platformy wiertnicze na Morzu Czarnym. Ale anyway, rzecz polegała na tym, że Amerykanie tam przychodzili i pierdolili właśnie, że no to wszystko to jest jakiś jeden wielki szwindel, my tam tylko pieniądze wysyłamy, tam kurwa pierdolenie, kurwa co by ten świat zrobił bez tej Ameryki, my drugą wojnę wygraliśmy światową. I ja tylko wchodzę jak, excuse me, what? Kto przyjął Berlin? Kto zestrzelił flotę lotniczą z III Rzeszy? Kto kurwa najechał na Moskwę i dostał tam w pizdę? Od kogo on dostał? Od kogo? A nie, bo w Normandii wylądowali, czaisz. I tam byli tylko Amerykanie. Tam nie było Brytyjczyków. Tam nie było Polaków, tam nie było nikogo, tam tylko Amerykanie byli, oni tylko w Normandii lądowali, nie? Division 303, dobrze mówię? 303 chyba, nie? Division 303, wszystko Amerykanie, nie? I wiesz, tylko takie pierdolenie, że ta Ameryka musi wszystko ogarniać. Przepraszam bardzo, może jeszcze podaj jako przykład Bliski Wschód, bo ty, kto miał taką interwencję w Bliskim Wschodzie, co rozjebał tam, kurwa, zdestabilizował sytuację polityczną na kolejne 20 lat? Kto? Kto? I naprawdę, im dłużej o tym myślę, tym bardziej, kurwa, mam w dupie, co Amerykanie gadają. Ich wszystkich, kurwa, do wora, a wór do Oceanu Spokojnego, bo oni nawet nie wiedzą, gdzie są jeziora. Naprawdę. Mądrujący się Amerykanin to jest, kurwa, naprawdę, no to do ujebania, no, nie ma kurwa opcji. Ja się nie muszę bać o to, że taki przeciętny Amerykanin przyjdzie mi wpierdolić, bo on myśli, że Europa to jest kraj, więc... Naprawdę. Ktoś jeszcze napisał, who would win, USA or Europe? Ja tylko napisałem, że po pierwsze i tak już dokonaliśmy infiltracji Stanów Zjednoczonych, a po drugie my wszyscy będziemy w Waszyngtonie, kiedy oni będą się dopytywać, co jest stolicą Europy, nie? Stary, ty mówiłeś o tym, żeby zmieścić ich z powierzchni Ziemi. To no, Czarek, ale Czarek. Ja się Czarek. Pod tym podpisuję. Tak. To trzeba zrobić z tego shota i poprosić oj Wojtka, żeby nam zrobił angielski dubbing pod to. Ja mogę to zrobić, ale też można. Oj Wojtek, i wiesz, i proszę. Wyścig kosmiczny to samo. Wiesz, hello world. Ruskie hello zrobiły USA. Większość, ale Amerykanie wylądowali na Księżycu. Na tym polegał wyścig. Nie bez powodu to padło. Ten oj Wojtek, bo oj Wojtek bardzo chciałby dubbingować filmy Mr. Beasta. Najbardziej mi się podoba, że komentarze pod jego filmem, gdzie on to mówi, film się nazywa swoją drogą Don't Watch This Unless You're Mr. Beast, to komentarze pod tym filmem to w większości jest Mr. Beast, I promise most Polish people speak better English than this. Hello world, hello USA, hello Mr. Beast. My name is Wojtek. This is my channel. I want to dub your videos. Videos. Dub your videos. Videos.
Videos. Dub your videos. Please let me know when you wanna talk about it. Nie, bawi mnie trochę, jak oni roastują jego angielski, ale w sumie wszyscy kurwa roastują nawzajem swój angielski, jakby ty mógłbyś... Kind, ja nie jestem regards. Osobą odpowiednią do Wojtek. Tego, żeby roastować czyjś angielski. Nie, nie, wydaje kind mi się, regards. Że... Polak wymowa sra pod siebie. Wydaje mi się po prostu, że Polak w internecie nawet jakby usłyszał nienaganną, po prostu płynną wypowiedź po angielsku, to i tak powie, ale kurwa ten akcent przeforsował, ale to nienaturalnie brzmi. I to wszędzie tak jest. Słuchaj, ten jest, w ogóle zaczęło się, przejdźmy do tego i Wojtka. No, no. Zaczęło się od tego, zapuśćmy korzenie trochę wstecz o dwa lata, że Mr. Beast wstawił film, który polegał na tym, że spędził 50 godzin zakopany pod ziemią w trumnie. I oj Wojtek ostatnio wstawił film, w którym spędza 51 godzin zakopany pod ziemią, mając na celu właśnie pobić wynik Mr. Beasta. I wszystko zaczęło się od tego, że on tam zalinkował w opisie ten film, o którym ty mówisz. Mhm. W którym informuje, że chce zostać dubbingowcem Mr. Beasta i dubbingować jego filmy. Zastanawiam się, na jakiej zasadzie jest ta oferta. W sensie, czy co, miałby powstać dedykowany kanał? Tak, Mr. Beast ma takie kanały. Kurde. Ma jeden Mr. Beast Espanol, Mr. Beast chyba właśnie... No ma takie różne, że to są po prostu filmiki Mr. Beasta, tylko przedubbingowane na język, o którym jest napisane w kanale, nie? Tak? Tak, kiedyś wpadłem na to, ja się nie... A to jest już coś takiego, to ja myślałem, że to jest jakiś jego OG pomysł. Nie, nie, po prostu właśnie oj Wojtek zauważył, że brakuje takiego kanału na polskim rynku. To o to chodziło. Still fajnie, naprawdę. W sensie, oj Wojtek w ogóle, ja nie wiem kiedy to się stało, że on zrobił się tak zajebistym youtuberem. Trochę jak łatwo, nie? Tylko, że łatwo gang to bardziej polegało na tym, że on się nagle wybił. No. Kompletnie from fucking nowhere, nie? Ale na plus. Oj Wojtek po prostu się trochę przebranżowił kontentowo. Mhm. I naprawdę wypada to świetnie, nie? Bo jakbym miał porównać na przykład Vibrosów do tego, co teraz robi Wojtek, zajebista sprawa, nie? I no gdzieś tam zawsze to ma jakieś tło, że wcześniej to była akcja, że zbierał na ten samochód, no. Który później miał trafić do widza, a teraz chodzi o dom. Wojtek zobaczył polską scenę influencerów i powiedział, dość kurwa. Ja nie zrobię lepiej, podtrzymaj mi piwo. No, to co... Nie, naprawdę fajne, super oryginalne filmy, nie? To co, speedranek końcowy? Bo już powolutku się zbliżamy, panowie. No. Odcinki może będą tak trochę krótsze, widzowie, bo panowie narzekają, że czasu nie mają, także... Nie, ja mam teraz czas, no to jakby... Bo no Czarek ja narzeka, mam, ale... że nie ma czasu. No sorry, no. 3-godzinne odcinki, gadanie o niczym. Ja już wolę chyba gadać o tym, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, czy pan się z tego wycofuje, nie? Mortal Kombat już dropło, w sensie z preorderów. Ci, co nie wzięli preorderu, chyba jeszcze muszą poczekać, ale dropło z preorderów i ten, i ludzie się jarają, ja osobiście trochę nie, ale ja to nie grałem, ja to tylko widziałem kampanię i mi się nie podoba, ale to bez spoilerów w tym odcinku. Wiesz co, ja każdego nowego Mortala lubię, jak wychodzi, bo oglądam sobie kompilację na YouTubie z Fatality. No i mi dupy nie... Znaczy jest parę fajnych, ale dupy mi nie urwało, szczerze powiedziawszy. Ja czekam na Fatality Homelandera. No, a ja jestem Koto Smurfem. W ogóle zrobiłem sobie rewatch Boysów, nie? I kurwa, jak ja widzę na Amazon Prime w opisach odcinków Ojczyznosław, to mnie jebie pogarze, nie? Ja przez tyle czasu myślałem, że to wymyślone przez ludzi z TikToka, to jest oficjalne. Nie, to jest oficjalne, kurwa, nie? Masakra.
Ja oglądam JoJo, polecam. No, także stary, kurwa, do Mortala wrócę, tak, jak już minie, najlepszy... ten, minie ban na spoilery, to wrócę do Mortala. Tak tylko rzucam, tylko myśl, jak coś, nie? No. A, ale w ogóle w temacie boysów. Chłopców. Karl Urban ma zagrać wariant Wolverina. Ponoć. Ponoć. Znaczy, on był przedstawiony jako nie reportedly, ani rumor, tylko news. Także zobaczymy. Plotką, tutaj można powiedzieć podobno, jest akurat ta sama postać, tylko że Daniel Radcliffe. Czyli aktor, który wcielił się w Harry'ego Pottera. Super, musiałeś to powiedzieć, bo nikt by nie wiedział. No, może ktoś by nie wiedział. No, to, że ty wiesz, to nie znaczy, że wszyscy wiedzą. Nie, zabawnie by było, jakbyś powiedział Harry Potter, czyli Daniel Radcliffe. Tak. To byłoby zabawniejsze. Tak napluć komuś do mordy, nie? No, Spider-Man, tego... czyli Tobey Maguire. Wolverine, czyli Hugh Jackman. No jest kilka takich postaci, takich aktorów, co... No. Oprócz tego mamy jeszcze... Tomek Karolek jako Tomek Karolek. Mamy jeszcze taką małą zapowiedź w formie 4 zdjęć na Instagramie 7 sezonu Big Moutha, w którym wystąpi Megan Thee Stallion. Oh my god! Oh hell no! Stop, stop ruining ruined. I z tego, co widać na kurwa tych grafikach promocyjnych, Megan Thee Stallion robi dokładnie to samo, co zawsze. Rzęzie, czyli twerkuje. Rzęzie dupą. Czyli Megan Thee Stallion pojawia się w She-Hulku, żeby kręcić dupą. Megan Thee Stallion pojawia się w Big Mouthie, żeby kręcić dupą. Ciekawe, ile z tego będzie żartów, hahaha, śmiesznych. Justice for Tory Lanez. Wiesz co, Big Mouth zawsze, pomimo tego, że spadała mu jakość, trzyma gdzieś tam czasami ten poziom żartów. Chociaż trochę. Nigdy nie zacząłem Big Moutha i z perspektywy czasu ani trochę nie żałuję. I stary, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą tylko. Nawet jeśli te żarty trzymają jakiś poziom. Wychodzi 7 sezon Big Moutha, a wy kurwa anulujecie Inside Job po 2 sezonie? Co nie? Nie denerwuj mnie, bo jeszcze ten Big Mouth na początku, ten pierwszy, drugi sezon był naprawdę spoko, a potem już tak... No ogląda... Mi tylko raz się jedna scenka wyświetliła na YouTubie i sobie powiedziałem, to jest to, co wszyscy mi polecają. Nie, serio, pierwszy sezon był fajny tego Big Moutha, no naprawdę. Ja widziałem migawkę chyba taki, z nie, bo był taki widać, że to były jakby dzieciaki z problemami i tak dalej, nie? A nie, że potem kurwa nagle się okazało, że to są po prostu dorośli udający dzieci, nie kurwa. No, no ale co, trzeba krówkę wydoić, tak? Bij tego martwego konika tym kijkiem. Bij go, jakby jutra miało nie być. No ale, no nie, ja uważam, że gdzieś tam do 3 sezonu jeszcze nawet. No mówię, pierwsze 2-3 to tak maks, a potem już tak... Nie oglądałem decline. I nie żałuję. 4, 5, 6 to są już sezony, które mają swoje momenty. Nie oglądałem, nie żałuję, oprócz tego prawo Marcina nie oglądał, nie wiem, podcast. No nie oglądał i ewidentnie nie wie, o co chodzi. Brat nie wie, nie wiem, podcast. Ale to mnie urzekło, że widz zapytał, bo już nie wiem, podcast, o co ci chodzi? Prawo Marcina jak taki Walter White. Jesse, what the fuck are you talking about? Ja sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Afera Robloxowa. Pozdrawiam Getsona, który mi streścił sprawę. Ja jej nie wytłumaczę dokładnie, bo nie ukrywam, ale ten jest afera Robloxowa, bo jakiś dzieciak poprzez Make-A-Wish Foundation, wiecie, ta fundacja dla bardzo schorowanych dzieci, które prawdopodobnie dużo im życia nie zostało, poprosił o taką jedną starą czapeczkę z Robloxa, której już dawno nie ma. I oni specjalnie ten jeden egzemplarz mu podali i teraz całe community się na niego wkurwiło.
I mu wypisują, kurwa, ja nie będę cytował, bo nie wiem, jakoś ciężko mi cytować takie teksty na temat dziecka, któremu i tak dużo życia nie zostało, ale domyślacie się, co mam na myśli, co mu wypisują. No ja nawet nie chcę myśleć o tym w sumie. Także no. Brawo Marcina, kurwa, no czemu... O. Mam teraz... O Jezu, który to był film? Czemu on po prostu nie oznaczył pod tym? Żeby miał zagadkę. Stary, zrobił takie kolabo z Wargą, gdzie on dosłownie tylko mówi... Znaj swoje prawa? Obserwuj prawo ja Marcina, ale to daj spokój. Better Console? Jest... A ja mówię, w sensie... Marcin, wpadnij do nas, zrób to samo. W sensie, kurwa... Ja rozumiem, że oni nagrywali ten razem... z dupy. Pewnie. Z dupy lubi ten do odcinków wplatać kogoś, kto akurat jest w piku swojej popularności. No tak. No i zaprosił prawo Marcina, no i to też poskutkowało tym nieszczęsnym TikTokiem, na którym... Co tam było dokładnie, że jest ten Tymon, ta, Warga i on coś tam mówi, ale cię tam kawaler, pewnie że... panny się za tobą oglądają. Ta, daję ci prezent już taki i na urodziny, i na Dzień Ojca, i na wszystko tak do końca życia. I wyciąga prawo Marcina. A prawo Marcina, cześć. Znaj swoje prawa? Znaj swoje prawa. Obserwuj prawo Marcina. Saul Goodman. I Better Call Saul. No, no i Better Call Saul. I nagle Tymon jeszcze mówi, kanał Ty Monster. Jego kanał na YouTube. Ale to jest tak randomowe. To jest tak no to głupie, jest... że aż mnie rozbawiło. To jest tak bez sensu. Prezent na urodziny, prawo Marcina. I wychodzi prawo Marcina. Znaj swoje prawa. Obserwuj prawo Marcina. Better Call Saul? Ty Monster! A propos jeszcze muzyczki... Zajebać ci. Przestań drzeć tego ryja! Ho, 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 ho. Zamknij mordę tam! Ha, ha, ha. Ty kurwa, P-word. Co, wyjebać ci? Wyjebać ci? Będziesz w, nie wiem, podcast? A co, prawo Marcina, o czym mówisz? No i potem jest... Po tej interakcji właśnie... Wyjebać ci? Never should have come here! Ja mnie rozwala ten klip z siłowni, bo to tak idealnie pasuje do interakcji w Skyrimie. On drze mordę, podchodzi do niego strażnik. I need you to ask you to stop. This shouting is making people nervous on. Wyjebać ci i leć ta muzyczka. Never should have come here. Kto to był, bo już zapomniałem. Nie wiem. Nie wiem. Zajebać ci? Nie wiem. Zajebać ci? Nie wiem i się nie domyślam. Dobra, panowie. Bo... No, nie wiem i się nie dowiem. O nie. O nie. Ja nie, ja jestem kotosmerfem. We live, tak we love. Także we live, we love. We live, we love, we lie. No i takim akcentem moim zdaniem możemy zakończyć. Tak, mam skończyć. Czekaj, bo on myśli. Jak twój stary laptop. Nie, bo mój pies chce iść. Program Explorator Windows przestał działać. Jaja jeszcze nie były pełne spermy. Program Explorator Windows przestał działać. Nie jesteś moim starym laptopem. Program Pulpit przestał działać, Piotrek. Program Pulpit przestał działać. Jaja pełne spermy przestały działać. Hej,
Rasizm. Zaraz się zbuntuję. Bardziej trahardujesz o śmieszne zakończenie, tym burger? Mniej zakończenie będzie śmieszne. Motherfucking burger? Nie, dobra, dobra. Grzegorz, Floryda. Co ty tam, kurwa, w Bradenton? Na mózgach inwalidzkich z emerytami do pana psychologa jeździsz? Program Czarek Butkiewicz przestał działać. Zakończ. Ja nie skończyłem. Sam się pierdol. To wypierdalaj. No. Przecież Audacity jest darmowy. Nie mam. No to jakby, wiesz, szybko, nie? Stary, bo... Schizofrenia podcast. Tak. Będę nagrywać tak długo, aż Czarek nie wróci. Z tym psem. Dlaczego Czarek kurwą jest? Dlaczego Czarek kurwą jest? Dlaczego? Dlaczego?